Tradycyjnie z tego miejsca dziękuję Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej, która nas tutaj gości od czasu, kiedy zmieniły się plany w ośrodku, Rozwoju Edukacji, tak, gdzie byliśmy przez 20 lat. No i wtedy przyjęła nas tutaj, podjęła nas szkoła i również dziękujemy bardzo firmie Manufaktura Wideo. Oklaski dla firmy Manufaktura Wideo, dzięki której to, co idzie tutaj w powietrze, idzie również na dysk twardy i możemy to potem oglądać z YouTube'a. Proszę Państwa, konwersatorium, czas zacząć. Maciej Trybulec. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję za obecność. Jest wiele wydarzeń na mieście. Państwo wybrali tutaj to miejsce. Tak jechałem z moim synem, który opowiadał mi dowcip na temat tego, że na temat zainteresowania różnymi rzeczami. I mówił na temat zainteresowania, on jest muzykiem, w sferze muzyki płytami jazzowymi. Mianowicie nie ma zainteresowania, jak ktoś wydaje płytę jazzową, to naprawdę pojedyncze osoby kupują. I opowiadał taki dowcip, że spotyka się dwóch jazzmenów, jeden właśnie wydał nową płytę, i mówi, spotyka tego drugiego i mówi, słuchaj, kupiłem twoją płytę. A ten mówi, a to ty byłeś. Ja się cieszę, że jest więcej niż jedna osoba. Dwie zgłosiło, Ela, Robert zgłosili, że będą na Facebooku. Wiedziałem, że będziecie. Myślę, trzy to nie jest źle, bo jeszcze pan profesor. Więc dziękuję, że chcecie posłuchać moich doświadczeń malarskich ostatnich kilku lat. 27 lat rzeczywiście byłem w biznesie farmaceutycznym. Ostatnie 8 lat jako prezes Sanofi Pasteur. To taka firma szczepionkowa. Zaszczepieni przeciwko grypie wszyscy są może? Już nie jestem w firmie, także pytam, jak... pytam jako lekarz w tej chwili już z zawodu. Dobrze, ale zostawmy korporację. Zacznę od pewnej historii, która jest historią prawdziwą. I wydarzyła się wiele lat temu. Dokładnie był 14 października 1806 roku. Niedaleko miasta Jena na wzgórzach stacjonują naprzeciwko siebie dwie ogromne armie gotowe, żeby rozpocząć walkę. Poranek jest mglisty, tak mniej więcej wygląda. Z jednej strony armia francuska dowodzona przez Napoleona Bonaparte, a z drugiej strony armia pruska prowadzona przez Wilhelma Fryderyka III. Armia pruska ma zdecydowaną przewagę liczebną. Rozpoczyna się walka, która trwa cały dzień, jest bardzo krwawa. I ku wielkiemu zaskoczeniu okazuje się, że tę batalię wygrywa znacznie mniejsza armia francuska. Konsekwencje dla Prusów są dramatyczne. Królestwo ich jest mniej więcej w połowie włączone do Imperium Francuskiego i konsekwencje tej batalii negatywne trwają wiele lat. 4 lata później dwóch pruskich generałów, Schwarzhorns i Gneisenau, zastanawiają się nad powodami tej porażki. No przecież armia pruska była znacznie silniejsza, liczebniejsza. Co się okazuje? Że w tym czasie w armii pruskiej obowiązywała ślepa dyscyplina podporządkowania się wyższemu dowództwu wojskowemu. Mianowicie żołnierze i ich oficerowie bezpośredni czekali na polecenia z góry. Natomiast dowódcy wyższej rangi widzieli to, co tu Państwo widzą, jeszcze potęgowane przez wystrzały armatnie, przez dym broni palnej. I nie byli w stanie dobrze kierować działaniami wojska tego frontowego. W tym samym czasie wojska francuskie wykazywały znacznie dalej idącą niezależność od wyższej kadry. Razem z oficerami dostosowywali sposoby walki do tego, co się dzieje na froncie. Byli bardziej, mieli większą inicjatywę. Dzisiaj byśmy powiedzieli, byli bardziej agile. Ale wtedy pewno tej nazwy jeszcze te wojska nie znały. Dlatego jako bardzo bolesną lekcję armii niemieckiej
zastosowano od tego dnia bitwy taktykę, która się nazywa Auftragstaktik. Na czym ona polega? Ona zachęca właśnie żołnierzy i oficerów do właśnie tej takiej niezależności, do pewnej inicjatywy, do dostosowywania tego sposobu walki do tego, co się dzieje na tej pierwszej linii frontu. To nie jest taka wolna amerykanka, bo w tej taktyce jest dana tak zwana misja. W angielskiej armii też tam, w amerykańskiej nazywa się mission tactic, że jest jakiś cel do zdobycia, jest określony czas na to i zasoby. Natomiast już cała taktyka, właśnie jak ten cel zostanie zdobyty, zostawiana jest po stronie bezpośrednich żołnierzy i dowódców nadzorujących pole walki. Chociaż wystrzały tej bitwy ucichły już nieco, to trochę lat było, to ja mam wrażenie, że wielu lekcji współczesny świat, może szczególnie świat korporacyjny, nie wyciąga z tych doświadczeń. Bardzo proszę. Mnie tak podkorciło, żeby sprawdzić w Wikipedii, bo mi się nie zgadzało. Francuzów pod samą Mieną było dwa razy tyle, przyszło dwa razy tyle, co Prusaków. 95 tysięcy 38 Prusaków. To muszę sprawdzić dane z danych, powiem na co się powołuje. Język liderów. Książka, nie sprawdzałem w Wikipedii. Język liderów, który są po... w którym jest podany, ale dziękuję za tą, ale dziękuję panu za informację. Czy mówi pan o bitwie pod Wieną 14 października 1806 roku? Sprawdzę. Bardzo proszę, Jacku. Znaczy ja mam inną anegdotę historyczną. Mianowicie jakiś czas temu dostałem chyba od dyrektora Muzeum Wojska Polskiego taką broszurkę, wydaną po II wojnie światowej, napisano przez któregoś francuskiego, no nie wiem jakiego stopnia, ale w każdym razie specjalisty od wojskowości, po francusku, gdzie były porównane sposoby dowodzenia armią pruską i armią francuską z I i II wojny światowej. I było właśnie tak, jak mówisz, że tym się różniły wtedy te armie, że żołnierz francuski wykonywał polecenia dowództwa, które się działo 50 kilometrów, bo ci stali na górce i niewiele widzieli, ale tamci siedzieli w ogóle 50 kilometrów za linią frontu, żeby tam przypadkiem coś na nich nie spadło. I on wykonywał, i było powiedziane, że jest atak 3-5 i atak mógł być 3-5 bez względu na to, co się działo na polu walki. Natomiast właśnie dowódcy niemieccy mieli wolną rękę w podejmowaniu decyzji, tylko to, jak mówisz, była pewna misja do zrealizowania. Tak jest. Bardzo proszę. Ta sama Wikipedia mówi, że tak naprawdę to były dwie... O, taka seria była. Teraz to, co pan wspominał o tych 95-38, to było rzeczywiście Jena, ale zaraz za nią była Auerstedt. I tam właśnie jest ta proporcja, gdzie Francuzi mieli 27 tysięcy, a Prusacy 63. Czyli wyjaśniło się. Myślę, że się wyjaśniło. Jeszcze bym proponował sprawdzić, datę 14 października 1806 roku, bo to też nam może nas prowadzić. Tego samego dnia dwie bitwy się na pewno nie odbyły. Ale wiecie państwo, zostawmy tą historię, ponieważ nie, to nie jest sedno. Ja chcę mówić o... Dobrze. Proszę państwa, dlaczego... Ale to są ważne informacje. Będzie przerwa, ja jeszcze do tego tematu wrócę, sięgając do encyklopedii. Proszę państwa, dlaczego mówię o tej bitwie? Dlaczego mówię o tak zwanej zadymie wojennej? Mam takie poczucie, że to, co się dzieje teraz, w jakiś sposób przypomina pewien zamęt wojenny, pewną sytuację, którą czasem określa się takimi czterema wyrazami, właściwie akronimem WUKA. Czy ktoś się z państwem spotkał z takim? Widzę, że tak połowa, troszkę może mniej niż połowa. Ten zresztą nomen omen WUKA pochodzi, ten akronim, z działań amerykańskiej armii. Tak, to były początek lat 90. operacji Iraku, Afganistanu. I jak państwo widzicie, od tych trzech angielsko brzmiących wyrazów jest nazwa. Ponieważ rzeczywiście
te działania na froncie bliskowschodnim były zmienne, ta sytuacja była zmienna, nieprzewidywalna, ekstremalnie trudne warunki, nieprzewidywalny wróg, złożoność tej operacji, tam połączenie interesów militarnych, politycznych, ekonomicznych i wreszcie ta dwuznaczność, czy to była walka o ropę, czysto biznesowa, czy to chodziło o zaprowadzenie demokracji w krajach takich chociażby jak Irak. I później ten temat WUKA jakoś tak został przeniesiony, kupiony do biznesu, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że ta rzeczywistość, która towarzyszy nawet niekoniecznie w biznesie, w naszym życiu, ale może szczególnie będziemy dzisiaj mówić na temat biznesu, też jest właśnie zmienna, nieprzewidywalna, złożona. Różnie można interpretować te same fakty. Nie ma pewnych trendów, nie ma pewnych matematycznych, logicznych ciągów pewnych wydarzeń. Bo zadam Państwu pytanie i sobie też, czy mogliśmy się spodziewać parę lat temu, że powstaną takie biznesy, jak na przykład największa korporacja taksówkowa, można powiedzieć, przewożąca ludzi jak Uber, która nie ma w ogóle samochodów? Albo że powstanie koncern medialny mediów społecznościowych, mówię o Facebooku, kapitalizacja w tej chwili 150 miliardów dolarów, która nie będzie w ogóle tworzyć kontentu, treści. Albo że powstanie hotelowe usługi Airbnb, które są największą firmą serwującą usługi, a która nie ma w ogóle swoich nieruchomości, swoich hoteli, apartamentów, nie ma. Gdy do tego nałożymy rozwój technologii, rozwój sztucznej inteligencji. Wczoraj, przedwczoraj uczestniczyłem w takim świetnym kongresie w Polsce organizowanym, chyba jedno z największych wydarzeń mówiących o sztucznej inteligencji, nazywa się Master and Robot. Zachęcam, świetni wykładowcy z całego świata. To, co czeka nas, pewno już ta inteligencja wkracza, jej macki możemy tutaj dotknąć, ale to są właśnie jakieś takie początki. Myślę, że teraz wzrost absolutnie gwałtowny tego wszystkiego związanego z sztuczną inteligencją i implikacje dla pracy, dla zawodów, do pojawiania się tych zawodów, znikania innych, będą niesamowite. Tak nawiasem mówiąc, gdyby Neil Armstrong miał takie drobne urządzenie, które każdy z nas nosi tutaj, kiedy lądował na Księżycu, byłby zapewne bardzo szczęśliwy, ponieważ to, co miał wtedy, było nieporównywalne, nie że to dużo słabsze, to po prostu inny rząd wielkości. Proszę? 8-bitowy komputer. Ile to jest bitowe, Jacku? I jeżeli do tego jeszcze dołożymy złożoność sytuacji, no nie wiem, weźmy migrację, co zrobić z migrantami? Zatrzymać ich, wybudować płoty, skazać czasem na pewną śmierć, czy przyjąć, zapewnić pracę, mieszkania? Więc ta rzeczywistość WUKA jest również poza wojskiem, poza armią, w biznesie i w ogóle w naszym otoczeniu. I tak sobie myślę, że to wszystko, co się dzieje w tej chwili i co się będzie działo, no po prostu galopuje. Ale jest jeden obszar, który się moim zdaniem mocno zatrzymał. Mianowicie tym obszarem jest sposób, jaki w dużej mierze funkcjonują niektóre firmy. Nie chcę obrażać nikogo, bo to pewno są świetne przykłady dobrych rozwiązań, ale jednak to, jak funkcjonują firmy, jaki mają leadership, jakie mają struktury, to mniej więcej nie nawet 20, to może nawet 19, a być może nawet 18 początek rewolucji przemysłowej. I struktury dominującej hierarchii, w której pracowałem 27 lat, pode mną było 4 poziomy, powyżej mnie było 8 poziomów, 4 poziomy, czyli łącznie 8 poziomów od dyrektora tego CEO do pracownika, tak zwanego przedstawiciela. To jest zdecydowanie taki relikt przeszłości. I mam pytanie do Państwa, kto z Państwa pracuje w korporacji? Tak, 1/3.
Albo kto ma, tak, kto ma doświadczenie i pracował w korporacji. Rozumiem. Czyli temat jest dość dokładnie znany, nie będę tu żadnych nieprawdziwych teorii wygłaszał. A kto z Państwa pracuje być może w tej chwili w turkusowej organizacji? Marek miał być, teraz się pewno pojawi, Marek Wzorek, bo no, miał taką okazję. A kto z Państwa... No Andrzej był właścicielem turkusowej organizacji, więc proszę Andrzej, byś podniósł rękę. Ale turkusowym sposobie funkcjonowania. A dla kogo znany jest koncept turkusu, w ogóle Frederica Laloux i pracować inaczej, bo nie chcę jakby mówić rzeczy oczywistości. No myślę, że zdecydowanej większości. Dobrze. To tylko przypomnę w takim razie, że zgodnie z tym, co opisał Fryderyk, ale też wiele innych osób, zaraz jeszcze powiem inne książki, to w większości korporacyjnych rzeczywistości dzisiaj i takiej, której do maja pracowałem przez 27 lat, obowiązuje to, co jest zapisane. Silna hierarchia, decyzyjność na szczycie piramidy. Powiem wam, z tą decyzyjnością, to może dziwne, ale do ostatnich miesięcy, a szczególnie ostatnie 2 lata mojej pracy w Sanofi Pasteur jako prezesa, ta decyzyjność nie zmniejszała się, znaczy nie została delegowana, kaskadowana w dół, ona się jeszcze utwierdzała coraz bardziej na górze, w centrali w Paryżu. Mianowicie decyzje o tym, gdzie mamy zakupić materiały biurowe, zapadały w Hiszpanii dokładnie. W Hiszpanii były wybrane dostawca materiałów biurowych. Wiele takich przykładów. Nie chcę tutaj jakoś negatywnie mówić o firmie, bo uważam, że ma wiele plusów, ale jeden zdecydowany minus zarządzania poprzez totalną centralizację gdzieś tam na górze tych procesów decyzyjnych. Priorytetem jest oczywiście maksymalizacja zysku, walka konkurencyjna. Giniesz ty albo przeciwnik. To znaczy walka o udział w rynku. Pracownik jest zasobem. Powiem wam, że z różnych rzeczy w organizacji to było dla mnie najtrudniejsze. Mamy różne zasoby. Wiecie, mamy samochody, biura, ludzi, nie wiem, telefony, komputer. To podejście do takiego właśnie zasobu było najbardziej dla mnie trudne do takiego zaakceptowania. I w ten sposób każdy z pracowników może się czuć takim trybikiem w dużej maszynie. Jak wiecie, zresztą Laloux porównuje pomarańcz do takiej dużej maszyny, gdzie no nie ma tej takiej podmiotowości mocnej i rzeczywiście można się czuć jako taki drobny element tego wszystkiego. Jakie są tego konsekwencje? Konsekwencje, zobaczcie tutaj. Badania na dużej grupie, ponad 1700 osób, Sedlaka, to są polskie badania, pokazują, jaki jest stopień i właśnie procent ludzi, którzy się wysoko identyfikują z firmą albo są zaangażowani na wysokim poziomie. No, czyli taki status ustalny, jaki prawodawca chce mieć. Prawda? Czyli zobaczcie, zarząd 39%, dyrektorzy 10% mniej, kierownicy zespołów 20%, specjaliści 10%, pracownicy szeregowi 6,8%. Z wysokiego stopnia identyfikacji z firmą i zaangażowania. Gdy zobaczymy na inne badanie, Aon Best Employers, ogromna grupa, 72 tysiące osób ze 119 polskich firm, pracownicy firm niezaangażowani w pracę to jest 52%. Inne jeszcze badanie, Global Human Trends, sprzed 2 lat, 2018, 7 tysięcy osób, 92% pracowników oczekuje zmiany struktury organizacyjnej firmy. 92%. A 89% uważa, że jest potrzebna zmiana stylu przywództwa. I wtedy, kilka lat temu, kiedy właśnie pojawił się temat Frederica Laloux i innych pozycji na temat turkusu, zadawałem sobie bardzo proste, można powiedzieć, pytanie. Czy jest możliwe malowanie, przemalowywanie, próba uruchomienia pewnych mechanizmów turkusowych w firmie pomarańczowej opartych o te trzy filary? Samozarządzanie, dążenie do pełni, czy wreszcie cel ewolucyjny. I wtedy starałem się korzystać z dostępnych materiałów.
pierwszy oczywiście Fryderyk Laloux, ale później dotknęła jakości pana profesora. Były pewne też wydarzenia, 2016 rok, konferencja, firma z duszą, która przyznam, wywarła na mnie duże wrażenie, ponieważ wystąpili tam ludzie, po raz pierwszy zobaczyłem dyrektorów, szefów, założycieli, właścicieli firmy, którzy powiedzieli tak, to może funkcjonować, to ma sens, to daje... No właśnie, coś dla innych i dzięki temu my jesteśmy szczęśliwi. Czy to jest w ogóle możliwe? Czy w pomarańczu takie mechanizmy mogą funkcjonować? Mnie to wtedy bardzo rezonowało z tą koncepcją służebnego przywództwa. To jest koncepcja jeszcze z 60. lat ubiegłego wieku Roberta Greenleafa, który pokazywał dwa takie schematy tradycyjnego przywództwa, w którym na szczycie tej piramidy jest lider. Bardzo często lider, który chce kierować i samo kierowanie organizacją, prowadzenie organizacji jest związane z jakimś budowaniem ego, czy właściwie zaspokojaniem ego, czasem jakiś rządzy władzy, czasem korzyści, różnych rzeczy, ale takim driverem głównym jest taki egocentryczny sposób prowadzenia firmy. Pod nim jest management, pracownicy i wreszcie ci szeregowi pracownicy, którzy mają najczęściej kontakt z klientem. W przeciwieństwie do tego służebnego przywództwa, gdzie na górze jest klient jako najważniejsza część funkcjonowania przedsiębiorstwa. Niektóre firmy, jak na przykład Igus, z której Marek Wzorek pracował, mają taki system solarny, że klient jest w środku, a te wszystkie działy albo osoby krążą wokół klienta, zaspokajając jego potrzeby, wychodząc naprzeciw jego potrzebom. Później dopiero mamy pracowników i taki trzon stanowi management i lider albo liderzy, których zadaniem są dwa główne ich zadania. Po pierwsze to jest pomaganie pracownikom w dążeniu do doskonałości, tak bym powiedział ogólnie, czyli pełne skoncentrowanie się na rozwoju, na tym nie, żeby zarządzać ludźmi, tylko żeby pomagać im realizować misje, zadania, tym, za co są odpowiedzialne w tym być może małym obszarze. A druga funkcja to jest też zdefiniowanie w taki sposób zasad, misji właściwie, czy celu firmy, żeby ona była motywująca dla pracownika. Ja pamiętam, były takie okresy pracy jeszcze w firmie, kiedy takim jednym z celów było, słuchajcie, tłumacząc na polski, powiększanie wartości udziałowców firmy. Ciekawe, kto z Państwa, jak się budzi rano i mówi, muszę wstać, bo muszę powiększyć wartość udziału firmy X czy Y. No, ja miałem szczęście, bo pracowałem w przemyśle profilaktyki grypy, czyli rzeczywiście, no to można było dość łatwo powiedzieć, że ratujemy życie i zdrowie ludzi. I bardzo dużo starałem się kłaść tych takich akcentów na to, co mnie motywuje do pracy, co powoduje, że wstaję rano i idę do pracy. Dopiero, czyli to odwrócenie tej piramidy w takiej formie właśnie służebnego przywództwa. No i wtedy też powstały te pytania, czy można to poodwracać, czy można... Hierarchii nie mogę zlikwidować. W pomarańczu nie mam takiej możliwości. Nie mogę wielu rzeczy zrobić. Nie mogę zrobić przejrzystości na przykład wynagrodzeń. Ale mogę powiedzieć, hierarchia nie jest najważniejsza. Mogę
skupić się na pracy zespołowej, mogę uwalniać potencjał każdego z pracowników i tą kaskadować to w dół, bo to nie chodzi o mnie, ja muszę zacząć od siebie, ale chodzi o mój zespół, moich menadżerów, żeby robili to na każdym poziomie struktury firmy, żeby inspirować, żeby każdy brał odpowiedzialność za to, co robi, taką pełną odpowiedzialność, niemal jakby był jednoosobowym pracownikiem firmy Sanofi Pasteur, jakiejkolwiek innej, żeby budować tą samodzielność, żeby budować zaufanie, nie bazować na kontroli przede wszystkim, ale na zaufaniu. Oczywiście pewien stopień kontroli musi być. Jak Dzierżyński mówił, nie ma kontroli bez zaufania, nie ma kontroli bez zaufania, jest zaufania bez kontroli. Tak? W każdym razie to zaufanie musi być podstawą do tego, żeby motywować człowieka do działania. I wreszcie docenianie. Za chwilę jeszcze o tym powiem. Jak to wszystko się w ogóle zaczęło? Kilka lat temu na pierwszym spotkaniu zaprezentowałem dla całego zespołu, tak jak tutaj siedzicie, całej firmy, powiedziałem, słuchajcie, jest taki koncept turkusowy. Nie możemy wszystkiego zrobić w sposób tak, jakbyśmy chcieli, ale możemy pomyśleć o pewnych zmianach, które pomogą nam lepiej funkcjonować, być bardziej zmotywowanym, z większą przyjemnością przychodzić do biura albo do pracy w polu, bo tak też dużo osób funkcjonuje. No i powiem wam, że było duże zdziwienie. Pomieszanie z bardzo pozytywnym, z takim pytaniem, które menadżerowie zadali, a co będzie z szefami w takiej strukturze? To, co my mamy się zwolnić, czy my mamy odejść już na własną prośbę? Dużo dyskusji na temat tej transformacji roli szefa, który przestaje być tym najważniejszym decydującym, ma inną rolę. Jest tym coachem, mentorem, inspiratorem itd., itd. I po pewnym czasie dość naturalnie zrodził się zespół turkusowy. Wiecie, to też jest, powiedziałem, zrodził się. Naprawdę, nie było tak, że Maciej Trybulec wyszedł i powiedział, dyrektywnie nakazuje stworzyć zespół turkusowy i od jutra wprowadzamy turkus. No bo tu każdy krok, który podejmowałem, musiałem się zastanawiać. Nie ma, słuchajcie, czy chcecie, czy możecie, czy ktoś będzie chciał stanąć na czele takiego zespołu. Pojawiła się Ola, powiedziała ja. Zebrała bodajże 8 osób. Też byłem w tym zespole, ale nie byłem. Byłem członkiem zespołu. Ona prowadziła wszystko. Byliśmy wszyscy jako zespół, który konsultował różne kroki. I następnie pomyśleliśmy sobie, wiecie co, najprościej takie elementy turkusu jest zastosować w tym zespole sprzedaży. Powiem wam, że nasza firma ma 40 przedstawicieli w Polsce w 4 dystryktach, tak, w 4 częściach Polski, po 10 osób mniej więcej. No i tam, w tym zespole sprzedaży, co się udało zrobić? Jedną z pierwszych rzeczy, i zresztą ta konferencja z duszą zainspirowała mnie, był taki pan z Francji, Zorbist? Jean-François Zorbet. Tak. Tak jest. To był na tej konferencji, to on powiedział fajną rzecz. Słuchajcie, u mnie to była jakaś firma transportowa, między innymi. I wiem, że... Dobrze, to tam była firma, transportowa firma. On powiedział tak, słuchajcie, u nas ludzi do pracy na tych traków to przyjmują ci, którzy na tych trakach jeżdżą. Kto przyjmuje przedstawicieli do pracy? Pracowaliście w firmie, że macie przedstawicieli. Kto przyjmuje przedstawicieli normalnie? No HR, menadżerowie. Gdzie by ktoś powiedział przedstawiciel, przedstawiciela? A kto najlepiej zna pracę przedstawiciela? No przedstawiciel zna wynaleźć triki. Mało tego, no, do zespołu też fajnie by było, żeby on miał wpływ na to, kogo przyjąć, bo to będzie część zespołu. W związku z tym pierwszą rzecz, którą udało się błyskawicznie zrobić, każda rekrutacja była z udziałem przedstawiciela. Bardziej to był jeden przedstawiciel, taki najbardziej doświadczony, ale ten menadżer, który przyjmował, no liczył się z jego głosem. Drobna rzecz, ale cieszyła. Nasi przedstawiciele chodzą do lekarzy i mają od góry narzucone, czy mieli tak zwane targety, czyli listę osób, do których chodzą. Powiedzieliśmy, dobra, dajemy wam pewną swobodę. Niedużo, ona ma 20-30%. Mogli sobie sami wybrać, bo oni najlepiej znają w terenie, do jakiego lekarza warto trafić. Potem cel sprzedaży. Cel sprzedaży zawsze był generowany odgórnie, na szczęście w systemach różnych takich, które automatycznie definiowały, ale przecież ludzie najlepiej wiedzą, kto jaką ilość sprzedaży może zrealizować w zależności od sytuacji lokalnej. Przedstawiciele sami to robili. Zwiększyliśmy zdecydowanie ich udział w tworzeniu takiej strategii marketingowej, no bo oni potem chodzą z tymi materiałami, z tym serwisem i trafiają do lekarzy. Dlatego ich rola jest kluczowa. Co więcej, niektóre działania w ogóle tylko przedstawiciele w polu, a nie marketing realizowali, tak zwane spotkania z pielęgniarkami. I wreszcie premię grupową
udało się zrobić w 20% wspólną, grupową. I tu się zderzamy, będę o tym za chwilę mówił, zderzamy z pomarańczem. Mianowicie, gdybym mógł sam na to wpłynąć, tą premię zrobiłbym pewno 50%, a może więcej, ale korporacja, właśnie ten pomarańczowy korpus, może maksymalnie tylko 20%. Więc zrobiliśmy na tym poziomie. Co ciekawe jeszcze powiem wam, to nie jest tak, że wszyscy przedstawiciele rzucili, ale super, teraz my będziemy współdecydować w różnych obszarach. Powiedzieliśmy, kto chce i wiecie z tych czterech dystryktów, ile zaangażowało się? Połowa. Najpierw jeden, a potem drugi wszedł. Tak. I są takie osoby, a właściwie powinienem powiedzieć szefowie tych dystryktów, którzy nie chcieli turkusu. A dlaczego? Bo to pozbawia no, pewnej władzy, wpływu, decyzji i tak dalej. W związku z tym ja nie mogłem znowu przyjść i powiedzieć, dyrektywnie wprowadzamy turkus. Pomarańczowo. Tak. Na pomarańczowo nie mogą wprowadzić turkusu. W związku z tym te dwa dystrykty działały w turkusie, a pozostałe działały w takim tradycyjnym sposobie. Proszę bardzo. Tak. Premia jest realizowana tak, że jest jakiś cel sprzedaży dla każdego przedstawiciela. I jak zrobi 100%, no to dostaje 100% podstawy premii. Zrobi więcej, dostaje więcej. Mniej, dostaje mniej. Natomiast premia grupowa podzieliła to w taki, że 80% było w tym systemie, który opisałem, a 20% był cel dla całej grupy. Czyli każdy był zaangażowany, żeby się dzielić wiedzą, doświadczeniem, jakimiś przemyśleniami, pomysłami. To stymuluje pracę grupową w ramach turkusu i takiego zespołu, tak? Tak? Dobrze. No dobra, to nie było takie trudne. Ja nie mówię, że zrobiliśmy turkus, ale coś zrobiliśmy w kierunku zaangażowania większego przedstawiciela. Ale pozostaje pole, pozostaje biuro, pozostaje marketing, finanse, medycyna. Wszystkich tych działów jest bardzo dużo w firmie. I chcę wam powiedzieć, że to chyba różni to, co myśmy robili od takiego czystego turkusu. I trochę przypomina bitwę pod Jeną. Jeszcze sprawdzę to w przerwie. Ale tam, pamiętacie, mówiłem wam, to nie jest tak, rób ta, co chce ta, atakujcie, jak wam się tam. Po prostu musi mieć cel ta armia, musi mieć jakieś cele do zrealizowania w przedziale czasu i jakieś zasoby. I to samo robiliśmy. Słuchajcie, spotkaliśmy się na początku roku wszyscy menadżerowie. To było około 20 osób. I mówiliśmy te cele o tak zwanych celach czysto finansowych. Sprzedaż, koszty, PNL, profit, loss, jakie mają być na koniec roku. Ale robiliśmy też, co tutaj zaznaczyłem, to jest może nawet najważniejsze. Robiliśmy tak zwaną wizję końca roku. Nie tylko jakie chcemy sprzedać ilości, ale jak się chcemy czuć, jakie mają być relacje, jakie ma być partnerstwo, jaka ma być sytuacja w zespole. Taka dość dokładna wizja tego zakończenia roku. I zwróćcie uwagę, mówię zakończenia roku, nie robiliśmy planów 5 lat, 10, a w korporacji są 10-letnie plany. Robiliśmy na 12 miesięcy. Co więcej, żeby dostać się do tych, żeby zrealizować te cele i tę wizję, po drodze pojawiały się tak zwane strategiczne projekty. To są te takie kamienie milowe, ja to zaznaczyłem, czyli jakie strategiczne projekty pozwolą nam zrealizować te cele. I na czele tych projektów stały też osoby na zasadzie takiej trochę turkusowej. Kto chce się zająć tematem dbamy o załogę, bo taki był jeden, dbamy o ludzi. Albo kto się chce zająć tam digital, multichannel i cokolwiek innego. I te zespoły prowadziły projekty regularnie przeglądane co miesiąc, co dwa, z naprawdę pełnym takim zrealizowaniem tego, co miały zrobić. Natomiast cały szlak, ja go nazwałem turkusowy, czy tak trochę jak pod tą Jeną, że szczegóły operacyjne no, nie zaprzątały głowę kadrze menadżerskiej. Czyli można by powiedzieć, że zrobiliśmy coś takiego, że określiliśmy cele, tak? I określiliśmy zasady gry, tak jak na boisku. Te zasady to jest dobro pacjenta, dobro firmy, to jest budżet, czyli koszty, które możemy wydać, to jest ilość osób, które możemy zatrudnić, prawo i etyka. Natomiast nie staliśmy za ramieniem i nie mówiliśmy teraz lewo dwa kroki, a potem w prawo, czyli bardzo mocne oddelegowanie działania w pole. Słuchajcie, myślę, że to była teoria. Powiecie, jakiś koncept, jakaś wizja. Chcę wam dlatego teraz powiedzieć pewne fakty i więcej może konkretów, co dokładnie zrobiliśmy z czymś, co ja nazywam
turkusowym mindsetem lidera. Nie mojego tylko mindsetu, tylko takiego, właściwie można być chyba każdego menadżera i każdego pracownika firmy. I podzieliłem to na takie cztery obszary. Praca zespołowa i człowiek, czy szerzej zespół w centrum, inspiracja, budowanie i zaufanie i budowanie na mocnych stronach. Coś, co jest dla mnie najważniejszą rzeczą chyba lidera. Uwalnianie potencjału pracownika, który jest niesamowicie gdzieś tam schowany, skryty. Słuchajcie, moi przedstawiciele są wszyscy po studiach wyższych. Wszyscy. Oni chodzą codziennie do lekarza i mówią formułkę 13-15 zdań, wychodzą i dojdą do następnego i mówią bardzo podobnie. To jest potencjał człowieka po wyższych studiach. Dziwimy się potem, że 6,8% jest zaangażowanych. W związku z tym starałem się w maksymalny sposób wykorzystać ich w różnych obszarach, chociażby konsultacyjnych do marketingu, zatrudniania, jako właśnie rekrutacja i jeszcze kilku pozostałych. I wreszcie pełnia. No pełnia to jest taki typowy turkus, bym powiedział. Powiem, co robiliśmy, co starałem się przekazywać moim zespołom. Zacznijmy od tej pracy zespołowej, pracy grupowej. Od takich prostych rzeczy, nic specjalnie nowego. Jak wszedłem do firmy w listopadzie 2011, założyliśmy Vaxi Band. Okazało się, że ludzie grają na gitarach, śpiewają, bardzo fajnie nawet śpiewają. Ja zresztą od lat też gram, śpiewam na gitarze, jakieś tam nawet płyty wydaję. Takie amatorskie, ale cieszą mnie. Nie wiem, czy odbiorców, ale to nie mniej ważne. Żartuję, ale założyliśmy Vaxi Band, robiliśmy grupy. Piękne spotkania, te świąteczne były przy śpiewaniu kolęd z dużą ilością naprawdę fanów. Spotkania, kiedy były jakieś ważne wydarzenia, futbolowe, siatkówkowe, to są Mistrzostwa Świata. Razem oglądaliśmy, kupowaliśmy koszulki i kibicowaliśmy wspólnie. Jakieś tam wspólne gotowania, wypady. Bardzo dużo tego, co robiliśmy, było oparte o pracę zespołową. Bo zobaczcie, działały cztery zespoły dystryktowe, które wam mówiłem, ci, którzy chodzą do lekarzy, prawda? Potem było pięć zespołów strategicznych. To z tych takich projektów, które miały nas zbliżyć do celu, do realizacji celu. Działały wreszcie zespoły międzydziałowe. To jest jeden z przykładów tutaj. To są Sanofi Pasteur, ale też inne działy firmy Sanofi, która jest ogromna. I ta praca zespołowa tego zespołu doprowadzała do fantastycznych rezultatów. Żeby taki konkret tutaj powołać, pierwsza, chyba to było 3 lata temu, refundacja grypy w drodze właśnie budżetu NFZ-u, Narodowego Funduszu Zdrowia. Nie zdarzało się nigdy to wcześniej. Przez kreatywność, pomysłowość tejże grupy to miało miejsce. Praca zespołowa bez jakiegoś formalnego lidera. Znaczy jest zawsze project leader, ale to nie jest taka osoba, która decyduje. On jakoś bardziej, powiedziałbym, logistyką się zajmuje, z taką facylitacją rozmowy i jakąś dotrzymaniem, żeby spisać minutki i powiedzieć, co dalej. Ale on nie jest osobą, która prowadzi i wie najlepiej, prawda? Drugi obszar, inspiracja. Mówiłem na początku o tym szalonym rozwoju. Ktoś mi ostatnio napisał, mamy takie wrażenie, że siedzimy w domu, a ten film w szybkich obrotach za oknem przewija się, to nasza rzeczywistość, sztuczna inteligencja, wiele innych rzeczy. Coś takiego jest. Jeżeli zostajemy w miejscu, nie śledzimy, nie inspirujemy się, nie zapraszamy gości, można zostać z tyłu. Każde spotkanie managementu, które się zaczynało, było pierwsze 45 minut poświęcone temu, co ciekawego się dzieje. To był jakiś jeden wybrany temat. Najczęściej przynosiliśmy TEDa, znamy TEDa, tak? Albo jakiś wykład z ciekawej konferencji, albo jakiś artykuł Harvard Business Review. Jedna osoba przedstawiała i dyskutowaliśmy to. To nie musi być, słuchajcie, od razu przeniesienie na to, czym my się zajmujemy. To mogło być, pamiętam, raz zaprosiliśmy na temat Bitcoina i w ogóle jak ten system obiegu waluty pozaoficjalną, na czym on polega i o co tutaj chodzi. Zapraszaliśmy też gości. Jednym z naszych gości był organizator dzisiejszej konferencji, pan profesor Jacek Blikle, który akurat mówił na temat turkusu. To był jeden z początków naszego wejścia w temat turkusu. Był też obecny tutaj również Andrzej, który bardzo nam pomagał, zresztą podobnie jak profesor, pomagał nam w, wiecie, no, takich pomysłach, jak ten turkus do pomarańczu można wprowadzić, czy to w ogóle jest możliwe. Był też Marek Wzorek, który no, w Wigusie realizował te zadania swoje, czy właściwie tą misję swoją turkusową. I też bardzo nam pomagało. Kilka takich spotkań miało miejsce. Gdy rozmawialiśmy na temat sztucznej inteligencji, zapraszaliśmy chociażby tutaj na zdjęciu Jowitę Michalską,
która jest szefową Singular University w Warszawie i jest też organizatorem tego Master and Robots, który wczoraj odbyła się konferencja, o której mówiłem. Także śledzenie, edukacja, otwartość na otoczenie, na zmiany, nie zawsze tylko te, które są związane z naszym biznesem, ale też znacznie szerzej. Temat zaufania i budowania na mocnych stronach. To jest... O delegowaniu w korporacji mówi się od lat. To nic nowego. Oddeleguj, szczególnie tych, którzy są doświadczeni, którzy są zmotywowani i jest super. Tylko wiecie, ja myślę, że to delegowanie jest takie trochę warunkowe. Tak? Oddelegujesz, ale tam za to przez ramię spoglądasz, gdzie, co i jak. Ja myślę tutaj o takiej pełnej odpowiedzialności. Dam wam jakiś przykład. Słuchajcie, u nas w firmie, mówię u nas, ja już jestem od maja, jestem poza, ale ciągle jeszcze jest zidentyfikowany. Jest polityka handlowa bardzo skomplikowana. Rabaty do różnych hurtowni, cała masa szczegółów. I miałem człowieka, który jest super ekspertem w tym. Zgodnie z procedurami pomarańczowymi, ja jako prezes firmy muszę wszystko zatwierdzić, wszystko podpisać, nie wolno mi nic wypuścić bez mojego zgody. I tak było przez lata. Na pewnym etapie pomyślałem, ale to przecież nie ma najmniejszego sensu. Przecież ja wiem połowę z tego, co wie mój menadżer. No naprawdę, nawet nie wiem, czy połowę. On jest super ekspertem, robi to świetnie. Więc powiedziałem mu pewnego dnia, to było jakieś 2 lata temu, Mariusz, umawiamy się tak, jesteś odpowiedzialny za politykę handlową od początku do końca. Informujesz mnie oczywiście, jak masz jakieś pytania, bo coś masz jakieś wątpliwości, przychodzisz do mnie i dyskutujemy, ale upoważniam cię do tego, żebyś wprowadzał w życie. Ja mogę podpisać czasami a posteriori, jeżeli mnie nie ma, byłem na jakimś wyjeździe i ty to prowadzisz. 8 lat prowadził, genialnie. Nigdy się na nim nie zawiodłem. Nigdy. Jakbym wszedł do niego i motywował go, nie wiem, marchewką, kijem, czymkolwiek innym, nigdy nie uzyskałbym takiego poziomu, ja bym powiedział, lekkości, no, takiego zaangażowania, jakiejś kreatywności, w sensie takiego pozytywnych pomysłów, które mu się tam pojawiały. Więc taka pełna odpowiedzialność, nie odpowiedzialność udawana. Wykorzystywanie mocnych stron. To jest inny temat. Miałem człowieka, szefa marketingu, który był w kolorystyce Inside niebieski, taki mocno. Analityk, liczby, fakty, szczegóły. Ja jestem żółty w ogóle w kolorystyce, zielony. Ja mu nie dorastam do pięt. No więc Maciej zawsze był szefem tego projektu, który jest najważniejszy w roku. Budżet. Czyli wiecie, każda opakowanie, sprzedaż, koszty, ludzie, wszystko. Po prostu marketing mix cały. Ja nie jechałem wtedy grać golfa, to prawda. Byłem na spotkaniach, ale on prowadził. Ja dopowiadałem, patrzyłem na szerszy jakiś horyzont, prawda, jakiś większy obraz. Czy to nie koliduje z czymś, jak to zostanie przyjęte. I potem już w procesie, kiedy prezentowaliśmy to we Francji, no to byłem rzeczywiście dużo takich, ale bardziej logistyki, ale nie meritum, nie kontentu, bo on był genialny. To dlaczego ja mam wchodzić w te szczegóły? Tematyka rozmów one-to-one. Mieliśmy taki zwyczaj, że ze mną spotykali się wszyscy raportujący do mnie menadżerowie. Raz w tygodniu. Tylko te rozmowy nie były rozmowami operacyjnymi, takimi taktycznymi, co, gdzie, jak, komu. Nie. 80% tych rozmów było rozmów rozwijających. Czysty mentoring, czy coaching, jak w zależności co się działo. Czyli wydobywanie z tego człowieka tego maksimum jego potencjału, żeby on, i to dotyczy motywacji, dotyczy różnych tych obszarów, których być może był nie do końca pewny. No w każdym razie to była czysta rozmowa. Kogoś temu pomaga, to co powiedziałem na początku. Być doskonałym, w każdym razie rozwijać w tym kierunku. I wreszcie praca w domu, tu nawiązuje do zaufania. Mieliśmy u nas w Sanofi możliwości 2 dni w miesiącu pracy w domu po prostu. Pojawił się temat, czy może być więcej. I znowu to zderzenie troszeczkę z korporacją. Ja formalnie nie mogłem dać takiego dokumentu, ale powiedziałem tak, jeżeli chcecie, bardzo proszę, mówiliśmy się do 4 dni, ale jeżeli potrzeba i 5, to też nie ma problemu. Po prostu tylko informujecie mnie mailowo albo jakikolwiek inny sposób, że pracujecie w domu. Pełne zaufanie, patrzenie na to, jakie są efekty, a nie na to, jaką drogą do tych efektów się dochodzi. No i pełnia. Tutaj się tak pięknie turkus pojawia. Osoby w większości, 80% na sali pracowało w korporacji, więc wiecie państwo, jak wygląda sytuacja.
To nie jest korporacja, to jest taka normalna sytuacja, powiedziałbym naturalna. Człowiek ma te obszary działania 4, albo można ich mówić więcej, ale jest na tą część racjonalną, lewopółkulową, logiczną, ale ma też emocje, ma duchowość, jakkolwiek pojmowaną, ma intuicję. I bardzo trudno jest jakby rezygnować, czy chować, czy ukrywać te obszary funkcjonowania każdego człowieka. Myślę, że w pomarańczu bardzo dużo jest racjonalności i oczekiwania, żeby być racjonalnym, logicznym, nieemocjonalnym. Już wyobrażam sobie, że moje szefowie, że intuicyjnie uważam, że sprzedamy tyle ile i tyle, tam jakieś czegokolwiek. Więc te wszystkie trzy obszary są tak trochę przykrywane. No jest trudno, żeby w firmie pokazywać emocje. Ale tak sobie myślę, że pozostawiając te części poza pracą, poza firmą i biurem, zmniejszamy nasz potencjał właśnie kreatywności, energii. Po prostu zmniejszamy, a właściwie nie jesteśmy do końca sobą. No nosimy taką maskę racjonalnych, chłodnych, bez emocji. No i dobrze się mówi, to powiedz Maćku, czy można na to jakoś wpłynąć. Powiem, jak próbowałem na to wpłynąć w tych takich moich działaniach, aby bardziej patrzeć całościowo na człowieka. Pierwsza rzecz to jest taka, podawałoby się dość prosta. To jest taka uważność na twojego pracownika. I może taki przykład. Pamiętam pewnego, było pewno 2 lata temu, mieliśmy jakąś bardzo ważną rozmowę z moim szefem jednego z działów, który do mnie raportował i przyszedł do mnie, mieliśmy mówić ważny, bardzo biznesowy temat. Ale już od początku wejścia do gabinetu widzę, że on jest po prostu w innym świecie. Po każdym geście ciała, jak się zachowuje, jak wygląda. No więc w ogóle nie poruszaliśmy tego tematu, tylko zaczęliśmy dyskutować, w jaki sposób mogę pomóc, czy co się dzieje. On też nie wyciągałem na siłę, on po prostu chciał się zwierzyć z bardzo poważnych problemów, które ma pozazawodowych. I następne 1,5 godziny była to rozmowa, nie wiem jak ją nazwać, nie terapeutyczna na pewno, ale taka po prostu ludzka, człowiek do człowieka. Też spróbowałem jakichś umiejętności coachingowych. No, po tej 1,5 godziny jego stan się, no takie miałem wrażenie, naprawdę poprawił na tyle, że jakoś trochę lepiej może funkcjonował. A za 2 dni wróciliśmy do tej rozmowy biznesowej, kiedy rzeczywiście ta sytuacja już ulegała poprawie. No, może ktoś powie banał, ale wiecie, ja nie wiem, 27 lat przepracowałem i zawsze pamiętam, było tak, problemy, emocje, jakieś inne sprawy pozawodowe w domu. Tu jest praca, tu jest racjonalne, twarde, ostre myślenie. Troszkę taką może robię karykaturę, ale wiecie, co mam na myśli, tak? Że ta uważność szefa, ale nie tylko szefa, każdego na drugą osobę jest kluczem do tego, co nazywamy pełnią. Równowaga życiowa. Ja miałem chyba jakiegoś, jak to powiedzieć ładnie, no taką słabość na temat równowagi życiowej. Niesamowicie dbałem o równowagę życiową, przede wszystkim moją, ale to chyba nie jest wystarczające, bo zdarzają się takie sytuacje, że widzisz, że ktoś po prostu nie wyrabia i to nie jest coś, że on ma zbyt dużo pracy, po prostu tak funkcjonuje. Miałem kiedyś taką osobę, która nie mogła brać więcej urlopu niż 1 tydzień, bo mówiła, że nie ma możliwości takiej. I patrzyłem na nią i nie wydawało mi się, żeby miała więcej pracy niż ktokolwiek inny. Próbowałem pracować, rozmawiać, tłumaczyć, słuchaj, trzeba ostrzyć piłę, trzeba tą równowagę utrzymać, bo inaczej no to po prostu będziesz wypalona za niedługo, jakaś niewydolna, niekreatywna, no taka przybita wręcz. Wiecie i nic. No i mało wpłynąłem. Doszło pewnej rozmowy pomiędzy nią a córką przed wyjazdem na wakacje. Ona zawsze brała tydzień urlopu i ta córka kilkuletnia do niej mówi: mamusiu, a może byśmy pojechali na dłużej niż tydzień, bo tak zawsze tylko tydzień możesz z nami spędzać. No mówi, że ja nie mogę, mam pracę dużo. Wtedy ta córka się zasmuciła i mówi: wiesz co, mamo, ja chciałbym, żebyś złamała nogę. I ona się zdziwiła i mówi: dlaczego? Bo być może z nami wtedy dłużej została. Miała być wakacje 2- albo 3-tygodniowe. Pamiętam, że nie ja, ale ten moment rozmowy z córką tak zmienił to postępowanie, tą równowagę osoby, że uwierzcie mi, 2 chyba czy 3 lata później osoba ta
miała wszystkie do końca dni urlopu wykorzystane co do jednego. Należało do pierwszej piątki. Także to nie zawsze szef działa, to czasami różne sytuacje, ale moim zdaniem jest obowiązkiem przede wszystkim zaczynając od siebie, każdego z nas, żeby o tą równowagę dbać, żeby o ten 8-9-godzinny dzień pracy realizować i myślę, że największe blokady, wiecie, gdzie są? Tutaj, w głowie. Nie blokady, że firma narzuca. Ja mam do was pytanie. Mieliście taką sytuację kiedyś? Powiedzcie, że weszliście, powiedzmy, że pracowaliście gdzieś tam w korporacji, poza korporacją, w biurze i weszliście z biura w takim przekonaniu. Zrobiłem wszystkie maile, odrobiłem wszystkie zaległości, wykonałem wszystkie telefony, jestem po prostu na bieżąco. Niech podniesie rękę, kto w takiej sytuacji był. 4 osoby, 5 osób, gratuluję. Ja nie byłem nigdy. Nigdy nie byłem przez 27 lat, ponieważ jest coś takiego, że to jest taki ciągły proces, że można by jeszcze coś zrobić. I na pewnym etapie trzeba po prostu powiedzieć nie, wychodzę, godzina 17 czy 17.30 i oczywiście patrzę na takie sprawy, które się nie palą, bo mogą się palić i będzie ogień, jak przyjdę na drugi dzień do biura, ale ta dbałość o równowagę jest, myślę, też elementem odpowiedzialności każdego z nas, ale też odpowiedzialności lidera. Przestał działać, chyba się bateria skończyła. A, bo to w ogóle nie ten. Przepraszam, dobrze. Tak, zgadza się, no, nie mogła działać. Dobrze, docenianie. Czy, nie wiem, czy jesteście tak, jak mi to z łatwością przychodzi, kapitalnie wyłapuję błędy czyjeś. Nie wiem, czy jak ktoś robi prezentację, jakiś projekt, macie coś takiego? Natychmiast, kurczę, tu błąd, nie, to tak nie powinien, tu po prostu mistrzem świata jestem. Mogę się, tak Grzegorzu, masz tak? Masz tak. Dziękuję za feedback. A właśnie, tak. A widzisz, to z tego wynikało, wiesz, to mam taką przywarę. To nie znaczy, że nie dostrzegam dobrych stron. Dostrzegam, ale miałem wrażenie, że ta proporcja między wyłapywaniem tych do korekty, a tych, co było dobre, była zła. I postanowiłem naprawdę to odwrócić i doceniać nawet drobne rzeczy pracownika, szczególnie jeżeli to jest grupowe docenienie, no to ma wielką siłę i motywację. I oczywiście nie zamykać oczu. Absolutnie się nie zgadzam, żeby zamykać oczu, ktoś robi jakiś głupie błędy, czy w ogóle błędy, nie wolno zamykać oczu, natomiast przede wszystkim docenienie drobne, to buduje motywację, to nakręca w sposób niesamowity. Początek spotkań, to taka a propos turkusu. Każde spotkanie, oprócz tego, że miało tą inspiracyjną część, miało jeszcze fajny początek, przynajmniej mi się podobał, chyba ludziom też z czasem. Pierwsze pytanie, które było, to były zawsze wtorki albo poniedziałki rano, około 10:00, takie, słuchaj, jak się dzisiaj masz? Ale to nie było how are you, takie wiecie, angielskie. Fine. Jak się dzisiaj masz? Jakie jesteś w formie? Bo wiecie, ludzie różne, weekend się kończył, ktoś tam, nie wiem, dziecko mu płakało w nocy albo miał imprezę, czy cokolwiek innego. I tak szczerze przez 2 minuty to, co chciał. Nie było to wyciągania żadnego. Mówi, wiecie, jestem w świetnej formie, bo coś tam. Albo mówi, kurczę, no nie wyspałem się. I to, że siedzę taki trochę senny, to nie wynika, że nie lubię firmy albo was. Po prostu przepraszam, będę musiał jakoś dojść do siebie dziś, jutro. Takie proste pytanie, to jest trochę też o pełni właśnie. Jak się masz? Jakie jesteś w formie? To nie chodzi o jakieś wyciąganie, wiecie, wnętrza całego, ale takie prosta rzecz. I wreszcie to, co mówię o celebrowaniu, docenianiu. Mieliśmy wiele fajnych sukcesów. Warto, żeby o tym pamiętać, żeby też taki PR zadbać, ale pozytywny, nieprzesadny, pozytywny PR, żeby docenić przede wszystkim osoby, żeby docenić zespoły. Teraz pytanie. A propos pomarańczu i malowania go na turkus, czy to jest takie proste? Nie, to nie jest proste. I wiele dotykałem problemów, trudności, barier. Zacznę od takiego najbardziej oczywistego. Oczekiwania managementu ode mnie jako prezesa. Jak jechałem do Paryża na obronę budżetu, wiecie, to jest takie wydarzenie całodniowe. Siedzi kilkanaście osób, bo tak jak tu, może tak dużo nie, ale z 18. Jestem z 2 jeszcze innych osób i prezentujemy kilka godzin. I poziom szczegółowości oczekiwany od nas jest niesamowicie duży. Detale, szczegóły, ile, co, jak. Możecie sobie wyobrazić, jak prowadzisz firmę w taki sposób jak ja,
no to nie wchodzisz w sprzedaż ilości wakcyn grypu w Kieleckim. Zresztą nie ma nikogo na tej sali, kto by w to wchodził. A czasami, no może trochę przesadziłem, ale wiecie co, są szczegóły. Ja pamiętam, raz miałem takie pytanie. Było badanie kliniczne w Polsce. Nawet nie wiedziałem, że miałem to badanie, ale było. I ktoś mnie zapytał z menedżerów, ilu jest pacjentów włączonych w to badanie. No więc ja się najpierw trochę się uśmiechnąłem, bo myślałem, a to poziom szczegółowości. I tak prosząc się życzliwie na tą osobę, nie mam pojęcia, ile pacjentów, ale mogę zadzwonić do mojego dyrektora medycznego, czy mam to teraz zrobić. No było tak trochę uznane, że to może taka jakaś tutaj, jakiś show i jakaś gra, ale starałem się tak delikatnie powiedzieć, że ten poziom szczegółowości, to ja nie wiem po prostu, tak mówiąc krótko, nie wiem. I też starałem się pokazać, że to nie jest ważne do tego, żeby prowadzić biznes. Też ważna jest osoba bezpośredniego przełożonego. Ja mam ten kolor żółto-zielony, jak mówiłem, czyli ja bardziej operuję dużym obrazem i taką wizją. Nie wchodzę w zbytnie szczegóły. I miałem fantastycznego szefa, Francuza, który był moim odbiciem tym lustrzanym. Znaczy był pełni niebieski. Szczegóły, słuchajcie, on wiedział takie szczegóły techniczne, że ja byłem po prostu w szoku, że on coś tam pamięta, że jakaś tam ilość czegoś gdzieś w Polsce się dokonuje, sprzedaje albo tam gdzieś kosztuje. Ja go podziwiałem. No i oczywiście tu też było zderzenie, bo on mówił, wiesz co Maciek, ale ty jako prezes powinieneś to wiedzieć. No to jak to możesz nie wiedzieć? Ja mówię, wiesz co, no ja nie miałam inną wizję tego. Ja mam ludzi od tego, ja mogę zawsze ich zapytać. Nie sądzę, żeby to mogło wpłynąć na biznes, na to, co się toczy. Ale miał też mój szef wielką, wielką umiejętność, dużą dozę tolerancji. Powiedział, dobrze, jeżeli tak chcesz prowadzić, proszę bardzo, tym bardziej, że mnie broniły wyniki. To może by było najważniejsze, bo gdybym nie miał wyników, to te rozmowy byłyby zapewne inne. Czyli można powiedzieć, że byłem taki enfant terrible, który jakimiś dziwnymi sposobami te wyniki realizuje, no ale jak ma wyniki, to nie będziemy mu przeszkadzać. Takie jeszcze drobniejsze inne rzeczy. Mówiłem wam o tych wizytach i tej całej statystyce. Ktoś tutaj powiedział, że jest z Glaxo, SFE, prawda? No to widzisz, to wiesz, o czym mówię. Każde, wiecie, tak zwany targeting, czyli przedstawiciel musi się rozliczać, ile chodzi do lekarza A, B, C, dokładnie w częstotliwości, ilości. No to jest, słuchajcie, to jest cała masa CRM-ów takich, prawda? To nie tylko, że przedstawiciel, tylko później jeszcze się dzwaniało lekarzy i się sprawdzało ten się i teraz, jeżeli masz wytyczne odgórne, bo to przedstawiciel dostaje odgórnie pomarańczy, a ja powiedziałem na początku, że my im dawaliśmy 20-30% wolności, no to oni wychodzili poza te listy. I teraz ja musiałem się tłumaczyć z moim zespołem, dlaczego oni nie realizują odgórnie tych ustalonych zasad tak zwanych SFE. Nie było to jakimś dużym problemem, bo to nie trafiało do jakichś ważnych menedżerów, no ale trochę było takie męczące czasami. I wreszcie pewne regulacje wewnątrzkorporacyjne, mówiłem wam o tych bonusach, 20% maksymalnie mogli dostawać, no to takie troszkę drobniejsze, ale też przeszkadzające w tym wszystkim. Ale teraz pytanie po tym wszystkim jest fundamentalne. No dobra, to jak to malowanie turkusu, właśnie na turkusowo tego pomarańczu wpłynęło na wyniki biznesowe? Jednak firma farmaceutyczna i każda inna komercyjna charakteryzuje się tym, że powinna przynosić zysk, realizować cele sprzedaży. Zobaczcie proszę, ten wykres pokazuje nie sprzedaż, ale o ile przekraczaliśmy założoną sprzedaż, czyli tak zwany u nas w nomenklaturze budżet rok po roku, rok do roku. To jest ostatnie 7 lat. Zobaczcie tutaj, byliśmy tu w budżecie, tutaj w 2013 nie zrealizowaliśmy, ale te liczby, które tu pokazują, słuchajcie, to nie jest przypadek. To nie jest jakaś koincydencja czegoś tam, a przy okazji jeszcze coś towarzyszyło. Ja mówiłem wam, ja nigdy nie byłem czerwonym dyktatorem. To nie jest mój charakter. No ale jednak miałem wielkie obawy uwolnienia tego potencjału, zaufania, budowania na stronach, nie zajmowania się operacyjnością, tylko raczej rozwojem ludzi. No tym wszystkim, co wam tutaj mówię. Nie mam żadnej wątpliwości, że większość tego sukcesu, to jest niesamowity sukces. W 2017 roku przekroczyliśmy nasze plany o 53%. Wzrośliśmy mniej więcej tyle samo, 40 kilka, a rynek wzrasta, no ile?
9, 10, to jest duży wzrost. Rzeczywiście jest niższy, 4, 5, ja mówię teraz szczepionkowym, ale farmaceutyczny to jest kilka procent. My wzrośliśmy 47%, a tutaj w wcześniejszych latach zostaliśmy około tam 19, kilkunastu procent. Tak jak powiedziałem, początki to jest gdzieś tutaj, 15, 16, z tym, że to nie był taki ostry, wiesz, proces, nie było tak, że nagle się coś zaczęło. Ewolucyjnie to pewne rzeczy na początek, a potem jeszcze to, a potem dodajmy to uwalnianie, to było takie, było stopniowe. Ale to jest sprzedaż. Jest jeszcze jedna rzecz, którą chcę pod koniec. Bardzo cię proszę. Bo wspominałeś, że w tych początkach najpierw tylko jeden dystrykt wybrał, tak. Później drugi, a dwa były w starej, że tak powiem, w starym modelu. Czy wtedy badaliście różnicę? Badaliśmy różnicę i powiem ci, że biznesowo nie było dłużej. Zresztą i dla mnie to jest absolutnie wytłumaczalne, bo możesz wycisnąć bardzo duże rezultaty biznesowe, nawet dyrektywnie, nawet będąc takim dyktatorem bardzo mocno, tylko pytanie, z jakim kosztem motywacji, nie badaliśmy tej motywacji wewnętrznej. To jedna część odpowiedzi, czyli połowa tak, ale też ja o tym turkusie, to ja myślę o wszystkich innych działach. Sprzedaż jest oczywiście tym najważniejszym, ale wiesz, że jeszcze marketing, medycyna, finanse, public affairs, market access, to jest taka, wiesz, uwolnienie tego potencjału na każdym poziomie, który się jakoś tam potem sprowadza do sprzedaży na pewno, ale wiesz, na przykład pomysły, o którym zaraz chcę powiedzieć, to już nie jest sprzedaż, to są już inne działy. Pytanie jeszcze, tak? Tak. Tak w którym procencie się kończyła skala bonusowa? Nie, to nie jest złośliwe, to jest bardzo dobre pytanie, 120%. Ale uważaj, no koniec to była taka krzywa S, czyli na 120 było cap, czyli zamknięte. Natomiast ja jakieś dwa lata przed 2017 wprowadziłem taką krzywą, która była nie zamknięta na górze. No bo to inaczej nie było żadnego sensu, żeby przekraczać budżetu. Dlatego właśnie się Tak. Na początku było to od 90% do 120%, a potem ta krzywa była cały czas otwarta. Tak, mówią, proces stawał się bazą do kolejnego. No tak. Tak. Nie, no, mówię, że jak powiedzieć 120, znaczy, że było złe planowanie. Wiesz co, takie argumenty są, tylko jeżeli wzrastasz 47%, to nie możesz powiedzieć, że złe planowanie. No bo ale coś się musiało wydarzyć. No tak, pewno, że 2017, wie, to ja bym powiedział, to suma różnych możliwości wykorzystanych przez firmę. Ja jeszcze chcę trochę wrócić do tego twojego pytania, mianowicie, przepraszam, biznes to jest raz, ale istnieje coś takiego, co się nazywa otwarciem, uwolnieniem potencjału ludzkiego, kreatywności, pomysłów. Ja jestem bardzo dumny, że w tych ostatnich latach zdobywaliśmy wiele nagród na forum międzynarodowym. Dla mnie najcenniejsze, nie dla mnie zespołu, najcenniejszą jest to Best Innovation Awards. To jest trzy kraje zostaje. To jest najlepszy pomysł biznesowy, jaki mieliśmy. Właśnie. U was, znaczy w całej grupie, tak? 120 krajów. To jest całe Sanofi Forum, międzynarodowe forum, prawda? To jest konkurs, który obejmuje, tu co widzicie, stoi wiele osób, to nie jest, ja mówię tylko jedna część konkursu, to jest Best Innovation Awards i ta osoba była pomysłodawcą tego, pojechała odebrać tam nagrodę. Ale też inny duży konkurs w grypie, MyLinks Award, też międzynarodowy, gdzie zostaliśmy wybrani jako jeden z trzech krajów, Polska, Izrael i Australia. Lokalne konkursy Marketing Excellence Club, regularne, zdobywanie pierwszego miejsca w tym konkursie i przez dwa ostatnie lata odbierałem też nagrody w imieniu całej firmy Gazeli Biznesu jako najszybciej wzrastająca firma. Zresztą tam jest wiele firm, które się załapywało, no ale trzeba mieć spełnione pewne warunki. Około 250. Proszę? Sanofi Pasteur. Nie, Sanofi, bo pytanie było Sanofi. Bo wiecie, Sanofi to jest grupa farmaceutyczna. 250? Tak. Rzeszowem nawet? Rzeszów jest 120 dodatkowych, tak. Tak. I co chciałem powiedzieć? Grupa farmaceutyczna Sanofi jest koncernem, który gromadzi Sanofi Pasteur, Sanofi, Genzyme, jeszcze inne. Cztery firmy, to jest jedna wielka taka rodzina biznesowa, a jedną z części jest Sanofi Pasteur. Czyli teraz
Wracając do początku, tak zbliżając się do końca pomału, pytanie, które na początku postawiłem, czy jest możliwe turkusowe funkcjonowanie w pomarańczu? Biorąc pod uwagę taki klasyczny, przejrzysty i czysty pomarańcz, turkus, nie, nie jest możliwe. Jest to z wielu powodów bardzo, bardzo trudne, te bariery. To wszystko, co robiłem, raczej nazwałbym turkusowym mindsetem lidera. Tak to jakoś dziwnie nazwałem, nic lepszego mi do głowy nie przychodziło. Czyli zaczerpnięcie z tego turkusu pewnych elementów, o których mówiłem, partnerstwo, pełnia, współpraca, budowanie, inspirowanie. I taki model, który w pomarańczu jest lider-wykonawca. Czyli jest jakiś szef czy firmy, czy szef działu, czy szef, który zleca, kieruje dyrektywnie, czy mniej lub bardziej w taki sposób kontrolujący, na taki model, który bardzo mi odpowiada to słowo lider. Wiecie, lider to nie jest tylko szef firmy. Liderem jest każdy odpowiedzialny za jakiś tam obszar. Bo jeżeli się tak traktuje, lider, czy partner, można powiedzieć, to jest możliwość wydobycia z człowieka maksimum jego potencjału, umiejętności, możliwości, czegokolwiek, co jest czasem bardzo mocno ukryte, szczególnie jeżeli mówimy o takim pomarańczu. I chcę się z wami też podzielić takim cytatem Johna Nisbita, który jest futurologiem, człowiekiem armii, ale też politykiem, który powiedział właśnie to, że największe te przełomy XXI wieku nie będą się odbywać z powodu technologii sztucznej inteligencji, ale ze względu na poszerzającą się świadomość, co to znaczy być człowiekiem. Ja na przestrzeni ostatnich lat przeżywałem ogromną transformację. Właśnie takiego, wiecie, 20 lat pracowałem, czy tam 22-23, w takiej klasycznej pomarańczowej strukturze. Obserwowałem moich szefów i szefów moich szefów i no ten model jest taki dość podobny i taki po prostu byłem też, może nie jakoś tak mocno dyrektywno-pomarańczowy, ale to przenika, to jest naturalne. Czyli ja, władza, hierarchia, decyzyjność, autorytet, zażądanie, kontrola. Tak wygląda klasycznie pomarańcz. I myślę, że przez te kilka lat ostatnich, to nie było długo, może 4, może 3, trudno taką barierę postawić, bo to rzeczywiście jest proces ewolucyjny. Zdecydowanie bardziej postawienie na zespole. My, to jest oczywiście posiadanie tej wizji, bo w świecie WHO bez wizji zginiemy, ale to jest bardziej zaufanie niż kontrola. To jest to uwolnienie potencjału, to jest to wydobycie z pracownika największych jego tych umiejętności. To takie dążenie, pomoc w dążeniu do doskonałości. Ale nie tylko, że ja to robię, tylko ja tą misję kaskaduję i każdego mojego menadżera do tego, jak to powiedzieć, nakłaniam, zarażam może bardziej, bo też nie mogę dyrektywnie zrobić, ale po prostu zarażam takim podejściem do pracownika. To jest to partnerstwo, partner, czy lider. To jest inspirowanie, patrzenie, co się dzieje na zewnątrz, jak ten świat się zmienia, jaki to ma wpływ na nas, co możemy zrobić, jakie możemy mieć nowe pomysły. Docenianie, mówiłem wam o tym, już nie tylko wyłapywanie fantastycznie błędów, ale też pokazywanie to, co ktoś zrobił dobrze. I napisałem ostatnio odwaga, ale wiecie, to jest być może jedna z najważniejszych rzeczy. Ja się bardzo bałem w wielu sytuacjach. Nawet na tym budżecie, że po prostu powiedzą, ten gość w ogóle się nie orientuje tutaj w szczegółach, po co nam takiego szefa. Albo bałem się po prostu zejść z pierwszych tutaj, z pierwszych świateł lamp, tutaj, ze świecznika gdzieś i tam. To jest takie repozycjonowanie roli szefa. Stajesz nagle trochę z tyłu. Jesteś inspiratorem, coachem, mentorem, wspierasz. Jesteś jak potrzeba. Jak się pali, to wtedy jesteś na, wiecie, dyrektywnie mówisz, gdzie uciekać i nie pytasz, w którą stronę uciekać, którymi drzwiami. Także, tak, ale w większości sytuacji się nie pali, pali się tylko rzadko. Więc taka transformacja tego lidera, no, która przynosi efekty. To nie ma wątpliwości, bo to, co wam pokazałem, nie jest dziełem jakiegoś po prostu przypadku. To jest mój zespół. Już nie jest mój, ale był. Naprawdę ogromnie duży sentyment mam do tego zespołu. I chcę was pozostawić z takim cytatem Lao Tse. Słaby przywódca,
To jest taki przywódca, którego się ludzie boją. Dobry przywódca to taki, którego ludzie szanują. Ale najlepszym przywódcą wydaje się być ten, którego istnienia ludzie nawet nie dostrzegają. I jak zrealizują swoje zadania, mówią, myśmy to zrobili. Mam do was pytanie. Czy jesteście gotowi być tak dobrym przywódcą, żeby ludzie nawet tego nie zauważyli? Dziękuję bardzo. No to mamy sesję pytań. Takie pytanie. Ty jesteś teraz tutaj, tak? Jesteś liderem, twój zespół. Zakładamy, że zrobiliśmy to sami, mieli to przez jakąś chwilę. Co dalej z nim? Ja postanowiłem po 27 latach, w takim dobrym momencie firmy, bo na szczycie odejść. To wywołało duże taki szum, no nie szum, jak powiedzieć, no taki wstrząs nawet chyba mogę przyznać. Ale jeszcze jedna rzecz, która przy tym okazji się pojawiła. Wiecie co? Najlepszy szef chyba, czy dobrzy szefowie, jeżeli znikają, to się nic nie dzieje z firmą ani zespołem. I nic się nie stało. Ja odszedłem 1 maja, moja następczyni została zatrudniona 1 października tego roku. Byłem w kontakcie, rozmawiałem. No właśnie, gdy zespół uzyskuje taką dojrzałość, odpowiedzialność, biorę to, za co jestem odpowiedzialny i robię, to odejście szefa może mieć taki wymiar, ja wiem, sentymentalny bardziej, niż taki wpływający na funkcjonowanie zespołu. Co więcej, dobrze się stało, że następca, który jest teraz na moim miejscu, ma podobny styl zarządzania. Tak, z czego się bardzo cieszę, bo znam tę osobę, jest ona z Rumunii i wiem, że nie będzie odmalowywać pomarańczu. Czy wydaje ci się, że to w ogóle jest możliwe później odmalowanie czegoś takiego? Myślę, że jest możliwe. Wiecie, ktoś kiedyś zobaczyłem rajskiego, jest takie powiedzenie chyba, zobaczyłem rajskiego ptaka, już nigdy nie będę tym samym człowiekiem. Ale myślę, że to jest możliwe i to dość szybko, gdyby przyszedł ktoś, tak, z tym, że to jest wtedy... Ludzie by sobie pozwolili znowu na to, co było wcześniej. Wiesz, to jest ogromnym kosztem zwykle, motywacji, często zawirowań, odejścia niektórych osób. No, tak. Nie, ale ja mówię bardzo, bardziej w tym duchu, czy jakby ten powrót do pomarańczy by utrzymał ten zespół, bo... Jakby wszystkich wymienić i zatrudnić. Byłyby straty niewątpliwie. Ciężko mi powiedzieć, jak duże, ale też to jest ciekawe, bo widzę, że management, który francuski szczególnie, bardzo mocno dbał o to, żeby następcą była osoba, która będzie w podobnym duchu, no nie można nigdy tak samo, ale w jakimś podobnym duchu prowadzić, prawda? Żeby to nie było taki znowu czerwony pomarańcz, taki mocny i dość dyrektywny. Bardzo witam, co ma mikrofon. Bardzo się cieszę, już nie oddam. Maćku, pozwoli, że odpowiem panu, ponieważ pracowałam, może to nie była dokładnie firma turkusowa, natomiast mieliśmy bardzo dużą swobodę i my po prostu byliśmy uskrzydleni przez prawie 8 lat chodząc do tej firmy. I to wszystko, co tutaj mówiłeś, to faktycznie to działa. To działa, to daje niesamowite rezultaty i nie tylko, że tak powiem, finansowe, ale też rozwojowe nasze i to się nawet przekładało na nasze rodziny, na klientów, na wszystkich naokoło. Natomiast jedna rzecz, kiedy się zmieniła, zmienił się szef z powodów niestety zdrowotnych i z tym już nie było dyskusji i szefem stał się kolega nasz, który jako kolega był rewelacyjny jako handlowiec. Natomiast w momencie, kiedy stał się naszym szefem, nasz na przykład dział bardzo szybko podziękował za współpracę. To znaczy jeszcze próbowaliśmy, tak, że gdzieś przekonamy, że gdzieś pokażemy, że to faktycznie przynosi rezultaty. Zresztą jak wiemy przynosiło rezultaty, tylko później już nowe szefostwo ukrywało przed nami prawdziwe wyniki i jak to wygląda w perspektywie całej firmy. Finał taki, że nasz dział po prostu, który jak gdyby najbardziej to ciągnął, jak się okazało, stopniowo odchodziliśmy z firmy. Mieliśmy po prostu tego serdecznie dosyć, tak? Tak, tylko się można było spodziewać. Dziękuję. Dzięki Elżbieto za komentarz. Pytanie w tym sensie, że jest to niemożliwe. Znaczy niemożliwe jest cofnąć tych samych ludzi w poprzednią dobę. Tak. No dlatego to mi właśnie chodzi, że to
daje też taką siłę, że po prostu zmieniłaś ludzi i wrócisz do tego takiego wojskowego. To było ad vocem. Teraz następny głos. Tak, ja chciałem tutaj powiedzieć o takim aspekcie, o wprowadzaniu tego trójkusu, bo z mojego doświadczenia wynika, że on się może ugruntować, ale nie w każdym typie firmy. Korporacja według mnie to jest takie ostatnie środowisko, w którym trójkus może przetrwać, bo korporacja, sam powiedziałeś, ludzie to jest zasób. I teraz wydarzenia całkowicie od nas niezależne, gdzieś tam na górze, fuzja, zmiana kierownictwa, zmiana strategii, przychodzi dyrektywa i wtedy ludzie stają się zasobami, są sortowani, wycinani, żegnani i nie ma żadnych wskazań, jakie były ich wcześniejsze zasługi. Po prostu tak działa korporacja, tak? Więc ja mogę tak powiedzieć, że jest duże ryzyko, że zasiewając turkus w korporacji, przez jakiś czas byłeś ich parasolem ochronnym, tak? Ale te mechanizmy korporacyjne mogą, firma może zostać sprzedana. Nie wiem, Thomas Cook, prawda? Już nie ma Thomasa Cooka. Wszyscy idą na bruk, prawda? Że jest trochę ryzyko właśnie w takich środowiskach zasiewać turkus, natomiast w firmach, w których właściciel jest turkusem zarażony i wtedy on ma rzeczywiście pełnią odpowiedzialności, tak? Bo to jest jakby jego. Nie? I wtedy już jest tylko kwestia sukcesji. Tak, tak. Żeby odpowiedzieć ci na krótki komentarz. A proszę bardzo. W firmie amerykańskiej, gdzie oczywiście jak to Amerykanie wszystko było takie bez procedur, w zasadzie mamy kasę, bo to była firma tytoniowa, więc i później nam sprzedali Japończycy. Zupełnie inne podejście, filozofia, model biznesowy. I oczywiście myśmy generalnie teraz, mogę powiedzieć, że część nas funkcjonowała w takim paramodelu turkusowym, bo to nie chodzi o to, że to musi być cała korporacja. Ja uważam, że możemy to robić na zasadzie zespołów, które mamy. Ja mogę być w Pomarańczowej wielkiej korporacji, mogę być tym takim quasi-turkusem. To miało być ad vocem, ale zatem jest 30 sekund. A teraz mogę odpowiedzieć jeszcze, Jacku, tutaj komentarz? Oczywiście. Jak przygotowałem się do tego seminarium, dzisiejsze webinarium, to się zastanawiałem, czy ja naprawdę robiłem jakiś turkus, czy nie. I powiem ci, że nie jestem przekonany, że to był turkus. Bardziej chodziło mi o to, że w każdej organizacji, nawet najbardziej pomarańczowej, ważny jest ten stan umysłu lidera, jak można budować relacje z pracownikiem. I to było dla mnie najważniejsze. Ja ci dam jeszcze bardziej może drastyczny przykład niż to, co mówiłem. 5 lat temu pracowałem w Sanofi, więcej lat temu, 11 mniej więcej lat temu, była taka sytuacja, że był wielki projekt restrukturyzacji firmy, bardzo duży. Oszczędności, no, nawet nie mogę zdradzać ile, ale gigantyczne, trzeba było zwolnić bardzo dużo osób, prawie 200 osób. I zostałem delegowany, nie prosiłem się o to, że zostałem szefem tego projektu, który miał zwolnić ludzi. No wiecie, myślałem sobie, kurczę, nie, ja nie mam zamiaru, miałem odejść z firmy. Ale w ostatniej chwili, no i co to zmieni? Przecież ktoś to zrobi to zimną ręką, bez dyskusji. Więc zostałem szefem takiego projektu i zastanawiałem się, okej, co ja tutaj mogę zrobić? I tak skracając, bo ta historia trwała prawie pół roku, można dużo zrobić. Można uzyskać outplacement, prawda? Czyli te firmy, które poszukują pracy. Można dać długi czas wypowiedzenia. Można matki z dziećmi specjalną troską. Francuzi zresztą bardzo są tacy wrażliwi na socjalną część, więc można nawet w tej sytuacji tragicznie trudnej, dyrektywnej, można zrobić. Więc mi chodzi bardziej, wiecie, o to, żeby w każdej sytuacji, żeby ten lider no, zarządzał w sposób taki, jak troszeczkę tutaj mówiliśmy. Pełnia, człowiek, wydobywanie potencjału, delegowanie, zaufanie, budowanie na mocnych stronach. To jest dla mnie ten turkus, który być może powinien nazywać jakoś zupełnie inaczej. Człowiek w centrum na przykład, prawda? A tak turkus trochę podpiąłem, żeby nawiązać do tutaj mistrza i Andrzeja, i Marka Wzorka, i innych osób, które piszą na ten temat. Czy my możemy wcześniejszy slajd pokazać? Tak.
Ten? Bo mam pytanie i to jest też takie przemyślenie i refleksja. Bo ja jestem w tej chwili w organizacji, współpracuję z organizacją, która ma wszystkie znamiona tej pomarańczy, jeszcze z dodatkiem chili, takie ostra pomarańcza, tak? I zastanawiam się, jak ewoluuje ten autorytet, znaczy na co się zmienia ten autorytet, bo tam ten autorytet jest tak bardzo potrzebny. Taki case z dzisiaj, gdzie dyrektorka sprzedaży mówi do mnie: Robert, pomóż mi w tym systemie elektronicznym wysyłania wiadomości, bo ja mam tam chaos, jeszcze się tego nie nauczyłam. A ja mówię, ja się na tym nie znam, zapytaj swoich liderów. Nie mogę, bo stracę u nich autorytet. To oni są pode mną w strukturze. I to z dzisiaj, tak? A z któregoś, dwa dni temu, jedna z dziewczyn, która jest w zespole trenerskim, mówi do mnie: Robert, skąd u ciebie ta potrzeba ciągła chwalenia innych? Bo mi już mówisz któryś raz rzeczy, które rzeczywiście, no ja tego tak nie zauważałam, a wcześniej tylko się do mnie tutaj zazwyczaj przyczepiali za coś, a ty masz taką silną potrzebę, zauważyłam to któryś raz z kolei, że ty tutaj doceniasz i tak nas chwalisz. Skąd to u ciebie? I sobie myślę, że tam mentalnie ci ludzie jeszcze nie są gotowi na te rzeczy tutaj z prawej strony. No, i zastanawiam się, czy ja sobie przypadkiem nie strzelam w oba kolana, czy to nie jest za mocne, bo tam jest mentalnie zakute łby, to mówię, tak trochę no, przejaskrawiając, a tutaj chcę wprowadzać jakieś takie rzeczy, które są takie amerykańskie, nie? A tutaj folwark taki pańszczyźniany. No to jest pytanie, wiesz, na czym lider chce budować autorytet, prawda? Bo takim naturalnym wyborem, jak szczególnie nowo mianowany lider, tam szef czegoś działu firmy, który czekał na to latami, patrzył na tego szefa, marzył, żeby tam być. Ja też takim byłem, no nie wiem, 20 parę lat temu. To taką naturalną rzeczą jest chęć takiej dominacji, decyzyjności, pokazania, jaki ja jestem. I myślę, że to jest szczególnie trudno od tych młodszych menedżerów, że z czasem przychodzi taka satysfakcja. Się wydaje, że jak się zejdzie z pierwszego planu, to jest jakiś taki, wiecie, no, backstage office. Ty w ogóle podajesz tam komuś coś, prawda? A satysfakcja bycia w tym z tyłu tak trochę. Ja tutaj nawet tak śmiesznie, zobaczcie, gdzie ja stoję. Ja stoję tu, tak? To jest symboliczne trochę też, ale powiedzmy, takie pozycjonowanie, że zespół jest centrum, daje ci taką satysfakcję i na tym budujesz właśnie autorytet, no, czy zmieniasz te podstawy, na której budujesz autorytet. Mnie to daje ogromną satysfakcję. Jestem przekonany, że to jest dość taka naturalna kolej rzeczy i pewnej transformacji, że jeżeli ktoś tego dotknie, zobaczy, jakie są wyniki, zobaczy, jaka jest jego równowaga zawodowo-prywatna. Słuchajcie, ja miałem najlepszą równowagę w ostatnich 2 latach. Ja naprawdę mogłem nie jeździć do firmy. No, oczywiście nie jeździłem na golfa. Czyli to jest i równowaga, i satysfakcja, nagrody, biznes. Jestem oceniany powyżej oczekiwań. Mamy taką skalę. Zgodnie z oczekiwaniami poniżej i powyżej. Pierwszy raz ostatnie 2 lata byłem powyżej, chociaż kiedyś dużo ciężej pracowałem. Dużo bardziej starałem się na tym przodku fedrować. Więc ta odwaga takiego, słuchaj, masz fantastyczny zespół, rozwijaj go. No i no już nie będę się powtarzał, wiecie, o co chodzi. To jest wielka satysfakcja, naprawdę wielka satysfakcja. A potem na końcu jeszcze odejść. To już w ogóle jest super. Zanim przekażę mikrofon tej pani, potem pani, to jeszcze mam taką refleksję. Powiedziałeś, nie jesteś tak, zrobiłeś ten tytuł swojego wystąpienia ode mnie, ale nie jesteś pewien, czy to jest turkusowe, czy nie turkusowe. Otóż moim zdaniem nie ma niczego takiego jak czysty turkus, stuprocentowy turkus, prawdziwy turkus, rzeczywiście turkus. No to jest pewien sposób myślenia, działania, przede wszystkim budowania relacji z ludźmi. To jest ważne. I tak każdy kawałek minerału, który się nazywa turkus, inaczej wygląda, tak każda firma turkusowa też inaczej wygląda, jest w różnych odcieniach, dlatego nigdy nie należy przyglądać się tym wszystkim firmom uważnie, ale nigdy nie należy kopiować jeden do jednego, prawda? Dziękuję za komentarz. Bardzo, tak, bardzo. Grażyna Lewicka, ja chciałam tylko podkreślić bardzo i podziękować za to, że ta wiedza jednakowoż się szerzy, bo to jest bez takiej soli, o której się mówi,
nie będzie zmian. Natomiast myślę, że w sytuacji, jaka jest, braku pracowników, czy stykaniem się z tymi nowymi pokoleniami, potrzebne jest dostarczanie czegoś takiego skupionego na człowieku. Ja ostatnio też oprócz firm turkusowych jestem dość zafascynowana Jacobem Morganem, który stworzył ideę, która wydaje się być też ideą bardzo oczywistą. Stworzyć taką kulturę organizacyjną, takie narzędzia pracy dostarczyć pracownikowi, żeby on się czuł dobrze, tak? Żeby on całą swoją, znaczy taką energię poświęconą na pracę, na swoją kreatywność, na różne możliwości, które ma, móc to pokazać w firmie i mieć z tego frajdę. I to, co jest jakby takie trudne u nas, że często praca kojarzy nam się ze stresem, z tym nadmiernym poziomem kortyzolu, hormonami stresu, które prowadzą do zmian zdrowotnych. Tak? Te firmy stają się coraz słabsze. Więc jakby szerzenie takiej wiedzy i dzielenie się, że to działa, tak? Że można się nastawić na ludzi, mieć ten taki mindset lidera tego służącego, takiego, który jest tam nieco z tyłu, ale razem z tym zespołem wzrasta, no to daje, znaczy to jest ogromna satysfakcja. Ja muszę przyznać, że intuicyjnie wiele tych rzeczy, o których pan wspomniał, ja stosowałam u siebie. Natomiast zderzenie się jakby z tą częścią korporacyjną, no to jest zderzenie czołowe. To nie wychodzi, no. To niestety nie wychodzi. Także szanuję moje poprzednie miejsce pracy, bo wiele tam się dobrego też zdarzyło, ale to się nie daje. Bardzo dziękuję za komentarz, tylko krótka ad vocem. Ja jak postanowiłem tak inaczej trochę zarządzać, to ja się nie spodziewałem takich biznesowych rezultatów. Nie spodziewałem się tego wszystkiego. Miałem takie poczucie, że to tak zaczyna wyrastać jak kwiaty na wiosnę czy grzyby po deszczu. Myślę, niemożliwe, 57% wzrostu. No po prostu, bo tak jak pani powiedziała, czasami się mówi, że to warto to, tamto, owo, ale dopóki się tego nie doświadczy na własnym ciele, na własnej zespole, to chyba trudno jest w to uwierzyć, że można zupełnie inaczej, a propos seminarium, prawda? Że można inaczej, mniejszym kosztem, większą satysfakcją, lepszymi wynikami. Ja nie robiłem takiego, nie mam teraz ostatniego poziomu motywacji zespołu, ale proszę mi, można zadzwonić do Sanofi Pasteri. Wydaje mi się, że to naprawdę zespół, który się świetnie ze sobą czuje i ta atmosfera pracy, nie było odchodzeń, nie było rotacji, bardzo dobra. Także to działa, to tylko chcę powiedzieć, działa. Funkcjonuje. To ja mam apel do wszystkich tu obecnych, ale i tych, którzy nas będą oglądali potem. Ci, którzy mają doświadczenia turkusowe, napiszcie te doświadczenia i je umieszczę na mojej witrynie. Bo po pierwsze warto to w jakiś sposób inwentaryzować, udostępniać. Do mnie się stale zgłaszają młodzi ludzie, czego się bardzo cieszę. Piszę pracę licencjacką o turkusie, piszę pracę magisterską o turkusie, piszę pracę habilitacyjną o turkusie, piszę pracę doktorską o turkusie, ale potrzebuję kontaktów. No to niech ta moja witryna trochę tych kontaktów uzupełnia. Powiem państwu, że dwa dni temu byłem pod Wartą, nie Zakład Ubezpieczeń, tylko Warta, miasteczko Warta, i tam mieliśmy takie spotkanie, 30 parę osób, bardzo turkusowe, i powiedzieli mi ci uczestnicy czegoś, czego nie wiedziałem. Bo przyjechała taka turkusowa grupa z Łodzi. Mówię, wy jesteście turkusową grupą. I bardzo się cieszę, bo wiem, że jest turkusowy Poznań. A mi słuchaj, tych turkusowych grup już jest bardzo dużo w Polsce. Śniadania turkusowe, turkusowe spotkania i koniecznie turkusowe firmy. No ja oceniam, że firm, które mniej lub więcej wchodzą w ten obszar turkusowej cywilizacji, tak to nazwałem, sądząc z tego, ile słyszę rocznie wypowiedzi, ja już tak funkcjonuję, ja pracuję w takiej firmie, ja to rozumiem, ja zawsze tak myślałem, biorąc pod uwagę
z grubsza liczność mojego rocznego audytorium, to oceniam, że powinno być między 1000 a 2000 takich organizacji, firm w Polsce. To już jest coś, to jest oczywiście bardzo mały promil jeszcze na te 2 200 000, ale z kolei to jest już materiał doświadczalny, bardzo dobry, warto się temu przyglądać. Więc jeszcze raz z apelem, piszcie do mnie, ciebie też bardzo proszę, opisz swoją historię, bo to bardzo ważne, żeby to było gdzieś, może kiedyś powstanie z tego jakaś książka. A teraz obie panie, tutaj przekazuję wam mikrofon. Dużo pan mówił na temat swojej roli jako inspiratora, natomiast tak naprawdę mało osób potrafi samych z siebie, ze swojej natury inspirować inne osoby. Więc moje pytanie jest takie, na ile i w jaki sposób udało się panu nauczyć inne osoby, innych menadżerów też bycia inspirującym dla innych ludzi? Tak, to prawda. Ten poziom kreatywności, inspiracji jest różny. I nie zmienimy charakteru, że ktoś będzie cały czas wrzucał jakieś nowe pomysły, przynosił, ale to, co się udawało zrobić na tych spotkaniach, o których mówiłem, że ktoś przynosił jakiś pomysł, jakiś film, oglądaliśmy, każdy brał udział w dyskusji. I to już jest coś, że, bo rzeczywiście, jeżeli było tak, że powiedzmy tam dwie osoby milczały, to ja by połączałem, słuchaj, co sądzisz o tym, jakie masz zdanie. Także te dyskusje potem już były takie, że każdy brał udział. Więc ja myślę, że nie zmienimy, są osoby naturalnie kreujące, inspirujące, ale jeżeli się uda włączyć do dyskusji każdego, to już jest coś. Współtworzy tą, być może jakiś nowy pomysł, który się tam pojawia. Maćku, wspomniałeś o tym, że gdybyś mógł, podzieliłbyś premię jakościowe, premię za wyniki pół na pół. Połowa premia dla zespołu, a połowa premia indywidualna. Ja nie zdecydowałbym się na takie rozwiązanie, chociaż w firmie, w której pracowałem, w sposób pomarańczowy zostało narzucone takie rozwiązanie. Ja byłem pierwszym, który rzucał kamieniami. Teraz wiem, że to przynosi niesamowite rezultaty, bo zmiana jakościowa i ilościowa była niesamowita. Ludzie sobie w końcu zaczęli pomagać, zamiast sobie podkładać nogi. To było niesamowite. Natomiast to jest jakby w kwestii uzupełnienia i potwierdzenia tego, że to rzeczywiście działa. Natomiast pytanie moje brzmi, jak na te turkusowe zmiany reagują ludzie, którzy naturalnie funkcjonują w takim środowisku dyrektywnym i dla nich to jest strefa komfortu. Jeśli pozwolisz, to zacznę od tego, od odnoszenia się do bonusu, do premii. Masz rację, to jest ciągle wyważanie pomiędzy dwoma ryzykami. Po jednej strony indywidualna premia zawsze najlepiej wynagradza takich najlepszych sprzedawców, prawda? Ktoś jest dobry, ma premię. Nie ma premii. A z kolei w tym podziale, tym budżetowym, przepraszam, tym grupowym podziale premii, no oni tracą na tym, bo tam jakaś część jest, by dostali pewno więcej, ale grupa, nie wszyscy są na tak wysokim poziomie jak oni, no więc to naturalnie obniża premię. Ale tak jak powiedziałeś, jest ten drugi aspekt, że jeżeli w grupie 10 osób każdy pracuje do siebie, to jaki ja mam powód, żeby tobie powiedzieć jakiś pomysł z pola, który mam, jakąś inspirację, że ja z lekarzem wymyśliłem coś takiego i to działa, i ja mam fajne wyniki. No nie ma. W związku z tym, tak jak powiedziałeś w komentarzu, te premie grupowe rzeczywiście skłaniają do dzielenia się doświadczeniem, do powiedzenia, słuchajcie, zróbmy to razem, a ja mam takie najlepsze pomysły z Łodzi, to może zrobimy to w Kaliszu. I to po prostu działa, także zawsze to będzie te 50% premii będzie trochę nie zadawalać tych najlepszych, którzy by otrzymali nieco więcej, ale to są koszty. Drugie pytanie odnośnie, czy każdy może być turkusi. No to jest też wiesz, dylemat, na którym wiele razy, mówię o turkusie, to wiele osób mnie pyta. Ja myślę sobie tak, że mogą być takie osoby, które mówią tak, pokaż mi stąd dotąd, ile mam zrobić, gdzie mam jechać, co mam mówić, kogo mam wizytować. Nie, tam mnie interesuje jakiś turkus, jakieś. Więc ja tak turkusowo bym zasugerował, żeby podchodzić, żeby pokazywać, jaka jest wartość dodana bycia tutaj w takim zespole współtworzącym, kreującym. I u nas
u nas nie było takich osób, które zdecydowanie były przeciwnikami, tak zdecydowanie. Oni, tak jak powiedziałem, te dwa dystrykty się tak zastanawiały, przyglądały i nie wiem, czy oni za rok, czy za rok nie wejdą w ten turkus. Natomiast też sobie mogę wyobrazić, że takie osoby, które ekstremalnie nie czują się dobrze w takich warunkach, samoodpowiedzialność, bo wiecie, bo jeszcze jedna rzecz tu nie padła, ale turkus to nie jest mniejsza odpowiedzialność, to jest większa odpowiedzialność. To jest jak ja mówię do tego mojego szefa sprzedaży, słuchaj, to ty teraz masz pełną odpowiedzialność. Wcześniej to mogłeś jeszcze mną się jakoś tak, ja jeszcze miałem skontrolować coś tam. Więc to jest większa i to na każdym poziomie większa odpowiedzialność. Jeżeli ktoś nie jest gotowy do takiego systemu funkcjonowania, powinien pewno zmienić pracę. Nie żeby został wyrzucony, ale po prostu to jest tak, no, za porozumieniem. No tutaj to nie są warunki, w których ty możesz pracować. Tak. Nie pamiętam, żeby u nas takie coś się działo, ale mogę sobie wyobrazić jakaś grupa, która, jak to w wojsku było, co to jest czasoprzestrzeń. Czasoprzestrzeń to jak kopiesz stąd do 13, prawda? Jeżeli powiesz, że jeżeli są takie osobowości, które chcą wiedzieć, odkąd dokąd mają wykopać rów, to trudno im będzie się znaleźć w turkusie. Zanim przekażę głos, jeszcze jest kolejka, ale też będę pamiętał, zanim przekażę głos, to chcę powiedzieć, ja się często spotykam z takim pytaniem, czy w każdej firmie można, w każdej organizacji, w każdej firmie można prowadzić turkus i ci pytający mają najczęściej na myśli, czy można tylko w dużych, czy tylko w małych, czy tylko w produkcyjnych, czy tylko w usługowych, czy tylko w japońskich, czy tylko w polskich. I oczywiście na te wszystkie pytania ja bym odpowiedział tak. Natomiast na pytanie, czy w każdej firmie można, odpowiem nie. W jakiej nie można? W nieuczciwej nie można. No nie da się turkusowo oszukiwać. Ani klienta, ani pracownika, ani kontrahenta. I oczywiście te przypadki, o których ty mówiłeś, tak, są ludzie, którzy, no, jak pisał Erich Fromm, uciekają od wolności. I nie są wcale gorsi. Po prostu tacy są. I oczywiście to, no ale oni mogą się odnaleźć w turkusowej organizacji, w tym sensie, że tam są też potrzebni tacy ludzie, którzy, no właśnie, robią tą taką rutynową pracę. Natomiast ludzie, którzy są nieuczciwi, nie nadają się do takiej organizacji. Teraz pani, a potem nasz mistrz łączenia. Ja chciałam powiedzieć, że bardzo się cieszę, że tu jestem, że mogłam wysłuchać tego, co powiedziałeś i też wypowiedzi innych uczestników. Czuję się jak w domu, tak? Bo ten temat w ogóle turkusów dotyczy mnie i w zasadzie zajmuję się tym już od 10 lat. Miałam okazję wdrażać turkus, powiedzmy. Ja na to mówię niekoniecznie turkus, to jest taki styl kierowania, styl kultury organizacyjnej, w ogóle no, bycia człowiekiem, tak? Na jakimś poziomie, prawda, ukształtowania jako człowieka. Więc miałam okazję tego doświadczać już od 2013 roku bardzo blisko, bo tu też wtedy poznałam profesora Blikle na Śląsku, gdzie w takiej dużej w zasadzie firmie korporacyjnej wdrażaliśmy turkusowe kierowanie, nie nazywając tego turkusowym kierowaniem w obszarze HR-u. Ale to już dłuższa historia, napiszę na ten temat. Bardzo proszę. Natomiast myślę sobie, że z turkusem, jak go zwali, tak zwali, to jest jakaś nazwa, musimy tu użyć jakiegoś, jako ludzie, jakiegoś nazewnictwa. To jest temat bardzo szeroki. To jest dla mnie tak jak z ogniem, czy jak z kołem. Tak? Tego się po prostu z moich obserwacji nie da zatrzymać. To będzie tak, że czasami ludzie się będą parzyć, czasami będą mieć jakieś lepsze doświadczenia, bo coś pysznego ugotują, coś wspaniałego stworzą i przewiozą na tych kołach coś gdzieś z jednego miejsca do drugiego. Natomiast myślę sobie, że moje takie pytanie dotyczy młodego pokolenia. Jakie są twoje doświadczenia z tymi tak zwanymi milenialsami? Kolejne określenie, tak? Bo z mojego doświadczenia wynika, że łatwiej mi było z takimi osobami rozmawiać na ten temat i dać im tą dozę wolności i odpowiedzialności. Że trudniej mi było, tu padały te właśnie takie wypowiedzi na ten temat, trudniej mi było na przykład z osobami, które już są jakoś ukształtowane, które mają tą władzę, tak, i trudniej im się podzielić. Oczywiście to zależy, prawda, od tego stopnia świadomości człowieka, jego wartości i prawda, tej kultury wewnętrznej. Natomiast myślę sobie, że z większością milenialsów łatwiej mi było gdzieś współpracować i oni chętniej brali tą wolność i odpowiedzialność. Nie wiem, jakie są twoje doświadczenia. Dziękuję, że ten temat wniosłaś do dyskusji, bo myśląc sobie o tych pokoleniu
pokoleniach wcześniejszych i pokoleniach milenialsów, to, czym mówimy, zdecydowanie lepiej ląduje w głowie milenialsa. Prawda? No, weźmy pod uwagę równowagę zawodowo-prywatną. Nie wiem, czy macie takie doświadczenia. To jest zupełnie inne pokolenie. Oni po prostu wychodzą o 17. Ja nie miałem dużo milenialsów, od razu powiem. Raczej w polu, w biurze to chyba żadnego. Ale też obserwowałem Sanofi czy w innych sytuacjach. Ale myślę, że to właśnie większa wolność, dawanie samodzielności, ta równowaga zawodowo-prywatna, to jest świat tego nowego pokolenia milenialsów, który znacznie łatwiej to akceptuje i niż korpo. Tak, i też myślę, że tu rotacja jest wtedy mniejsza i no, takie zaufanie, budowanie na tych mocnych stronach, to wszystko to jest, to bardziej się odnosi do tego przyszłego milenialsów pokolenia niż tego pokolenia powiedzmy mojego, więc tak, to na pewno lepiej ląduje, zdecydowanie. Macieju, podchwytuję pytanie. 28 kobiet, 16 mężczyzn widzę na ekranie. Pięknie. Czy to, no wiesz, to ułatwiało, tak się zastanawiam, bo jednak jak teoretycznie tak mówię, że faceci są bardziej tacy, no wiesz, ich ta władza kręci i tak dalej. No tak wiesz, takie troszkę stereotypy, ale tak nie wiem, czy ktoś ci zadawał takie pytanie. Ciekawe, ciekawe. Ostatnio się bardzo dużo na temat przywództwa feministycznego, nie w sensie, że to kobiety, bo feministyczne mogą też zarządzać mężczyźni, chodzi o styl bardziej. Wiesz co, nie zauważyłem takiego podziału, przynajmniej nie kojarzy mi się, żeby na przykład, dam ci może nawet, żeby odwrócić sytuację, jednym z dystryktów była kobieta, która nie wdrożyła turkusu, więc to tak powiem, no, krótko mówiąc, nie dostrzegałem takiego, że łatwiej to trafi, może czasem przy takich dyskusjach to człowieczeństwo, ta pełnia, to rzeczywiście troszkę lepiej trafia do pań, ale nie widziałem, żeby było tak, że lepiej kupują to feministyczne grupy firmy, a mężczyźni mniej. Tak. Moje nazwisko Marek Sieracki, również po korporacji farmaceutycznej. I mam takie pytanie, bardzo krótkie. Wyobraź sobie, że ty jesteś szefem sprzedaży takiego zespołu, nie masz wspierającego prezesa, inspirującego, i ty chcesz w zespole sprzedażowym wprowadzić turkus, a szef powiedzmy no, nie wspiera, nie popiera tej idei i pytanie, czy byś się zdecydował na taki krok, żeby być taką turkusową wyspą zespołu sprzedażowego w tym oceanie pomarańczowym bez wspierającego prezesa. No. I drugie moje pytanie, takie też krótkie, jakżeście rozwiązywali sprawę konfliktów, zazdrości, zawiści, takich dosyć bym powiedział przyziemnych, ludzkich, instynktu, które są w każdej organizacji, również i w turkusowej. Myślę, że to pierwsze pytanie, no miałem taką sytuację, tylko że troszkę inną, bo jednak mój szef mieszkał w Lyon. Na co dzień nie miałem z nim... No tak, ale mi chodzi, przepraszam, że wpadłem w słowo. Chodzi mi o konkretnie spółka z o.o. tutaj w Polsce, zamknięta w murach jakiegoś budynku, działy, struktura. No i załóżmy, że mamy te HR, mamy research and development i te market access i że zdecydujesz się na to, żeby w sprzedaży tylko wprowadzić turkus pomimo. Bo ja wiem, o co tutaj chodzi, że tam jest Lyon, tutaj jest Polska, tam też jest niby zupełnie inna kultura, ale jednak ta odległość jest. Tak, natomiast tutaj jest te bliskie kontakty, codzienne kontakty w kuchni, rozmowy, co wy tam robicie, a jak wy tam żyjecie, a co tam wasz ten szef wymyśla. I to jest jest takie napięcie i takie tarcie trochę związane z bliskością, właśnie w tych korytarzach, w kuchniach, w palarni, czasami jeszcze kiedyś jak były, czy tam na zewnątrz, czy na papierosie. To właśnie chciałem powiedzieć, że nas dzieliła to różnica odległości jednak kontaktów tak raz w tygodniu telefonicznych. Bardzo trudna rzecz. Bez przekonania, przynajmniej do takiego etapu, który się by nazywał tak. Ja chcę wprowadzić to w moim dziale sprzedaży. Daj mi szansę, daj mi wolność, pewnej tolerancji na to, co taki trochę eksperyment. W dobie WUKA się robi prototyping, czyli prototypowanie. Prawda? Daj mi, spróbuję to zrobić. Byłoby to bardzo krótkie. Nie musicie szef wspierać, w sensie, żeby to rozszerzał i tam jakoś promował mocno, ale żeby dał zielone światło. Jeżeli będzie przeciwnikiem takiego rozwiązania, myślę, że nie ma zupełnie sensu zajmować się czymś takim, bo to będzie bardzo trudne, żeby nie powiedzieć niemożliwe. I wtedy to, co cały czas nawiązuje jak mantrę trochę,
jeżeli nawet nie będzie tych jakichś rozwiązań tutaj turkusowych, jakieś tam zaproszenie przedstawiciela do bycia w tym komisji przysłuchującym w interwiu, to proponuję, żebyś myślał nad mindsetem liderów, tym podejściem do człowieka i w tym stylu zarządzania, bo to no, nikt nie może, nie wiem, zabronić, czy nie może jakoś uregulować. No to takie podejście, które właśnie buduje na mocnych stronach, uwalnia potencjał, jest ludzki, rozumie człowieka jako całość, a nie tylko tę racjonalną część, którą przynosi do pracy, to to będzie taka dla mnie oaza turkusu, jeżeli tak możemy nazwać. Coś tu właśnie pani powiedziałaś, że bycia bardziej człowiekiem. Lider może być też człowiekiem naprawdę. Ani narzucić, ani zatrzymać. Właśnie, natomiast tutaj... Może to zabrzmi dziwnie nieco, ale jakoś daję słowo. Można to zapytać poza mną, bo ja jestem tutaj subiektywnym speakerem. Nie przypominam sobie dużych, poważnych, ważnych konfliktów polityki, podjazdów, ale to już chyba nie jest turkus. To jest chyba... No stworzenie tego zespołu, zrozumienia, więc nawet nie umiem odpowiedzieć, jak rozwiązywaliśmy konfliktu, bo naprawdę ich nie było dużo. Była raz, przypominam sobie, taka sytuacja przed wielu laty, na samym początku, to było pewno 7 lat temu, kiedy no był konflikt taki dość mocny, który próbowałem rozwiązać, ale bezskutecznie. Ale nie z powodu konfliktu zwolniłem jedną osobę, ale z powodu braku kompetencji tej osoby. No ale to takie, to normalny... Business as usual, prawda? Nic nowego. Natomiast nie umiem powiedzieć, czy w turkusie te pewno, jeżeli mówimy o pracy zespołowej, lepszym porozumieniu, no to na pewno jest mniej tych konfliktów, problemów i tego rodzaju historii, które wymagają interwencji. Poza tym, wiecie, no ja sobie nie wyobrażam, że ja jako w stylu turkusowym przychodził i interweniował i rozwiązywał problem, no bo to już jest pomarańcz taki dość mocny, prawda? Więc ja mogę tylko powiedzieć, że nie rejestrowałem dużych czy jakichś istotnych konfliktów, tak. Właśnie, ale trzeba powiedzieć dosyć wyraźnie, ja tu kilka takich mam refleksji, ale zacznę od tej od ostatniej, że właśnie zdarzają się osoby, które się całkowicie nie chcą włączyć w ten proces. Ja miałem taki przypadek, takiej osoby no, z poziomu członka zarządu, który to jeszcze mówię, nie było turkusie, to była druga połowa lat 90., no ale takie różne głupie wygłaszałem opinię, że na przykład słuchać ludzi, zapytać się, jak oni by to zrobili, no to jakiś socjalizm był. No i miałem takiego członka zarządu, który chodził po firmie i mówił tak, nie przejmujcie się, to profesorek, to wiadomo, to tam lekko struchnięty, przejdzie mu. To na razie tak, musicie im przytakiwać, przejdzie mu. No i musiałem się rozstać z tą osobą. Po prostu powiedziałem, no nie da się, tutaj się nie da pracować. Natomiast to, co pani mówiła, że można nie używać słowa turkus, ja bym raczej radził nie używać. Mhm. Że jeżeli chcemy mówić o zaufaniu, nie używajmy słowa zaufania. Chcemy mówić o uczciwości, używajmy tego słowa, bo możemy łatwo wpaść w taką nowomowę. Taką socjalistyczną, PRL-owską nowomowę, gdzie wszystko musiało być ze Związkiem Radzieckim na czele i wtedy już było dobrze. Prawda? I jeżeli się zaczyna słyszeć w firmie, że ale to jest turkusowe i to jako argument, a to jest nie turkusowe, to jest jako argument, to już niedobrze. To znaczy, że wpadamy w jakąś nowomowę,
I tak naprawdę to no dla celów, powiedzmy, naukowych i dydaktycznych, to te nazwy się wprowadza i to jest ważne mimo wszystko. Ja myślę, że od czasu, kiedy Lalu nazwał to, co nazwał turkusem, no to te 4 lata temu, to ja widzę skokowy wzrost zainteresowania wśród moich słuchaczy tym tematem, a motywacją godnościową, no to tak się nie wszyscy interesowali, a to przecież jest to samo. Więc dobre słowo jest oczywiście ważne, ale właśnie ono może stanąć na przeszkodzie i możemy zacząć wpadać w taką, no właśnie w taką nową mowę, która nie niesie już treści za sobą, a nawet może te treści rujnować. Proszę Państwa, mamy jeszcze trochę czasu, ale oczywiście... Adrian, tylko powiem, że była jedna osoba u mnie w firmie, która dokładnie chyba miała alergię. Nie żeby ona się nie zgadzała z zasadami, tylko nie lubiła tej nazwy. I kiedyś mi mówi: Maciek, wiesz co, ja nie używajmy tej nazwy Turku, znajdziemy w jakikolwiek inny sposób. Więc coś takiego jest, że te nazwy czasami stają się takim, wiesz, takim jakimś odpychają trochę, nie wiem, czy jakoś tak właśnie, jak mówisz, idą w kierunku... Blichtrem można takim powiedzieć, blichtrem, prawda? O, to dobre słowo. Także to tu ja w ogóle dobre ciągle... polskie słowo, blicht. Tak, to pruska armia chyba. Ja tak się zastanawiam właśnie, jak to można by inaczej nazwać. Ten sposób takiego, ja to nazywam, no właśnie, no mindset turkusowy to jeszcze gorzej, ale takiego, no człowiek w centrum, coś takiego. Bo to chodzi o tego człowieka w firmie, ale chodzi o tego klienta, ten klientocentryczność, więc to chodzi takie szersze. Wiecie co? Właśnie, to ważne. Pamiętacie, nie pamiętacie, ale zawsze dyskutowaliśmy, co jest kapitał przed człowiekiem, czy człowiek przed kapitałem. Ja jestem uczniem Karola Wojtyły, który w swojej encyklice Laborem Exercens powiedział bardzo zdecydowanie, że człowiek przed kapitałem. Bo bardzo dużo krytyki i to wszystko, co się potem działo. Ja to też mogę powiedzieć, bardzo mocno doświadczam, gdy człowieka postawimy w centrum, wszystko jedno, czy to jest ten klient zewnętrzny, ale mówimy teraz przez chwilę o pracowniku, to wiecie co, to tak trochę wszystko potem się układa, bo uwalniamy z niego ten potencjał, bo go doceniamy, bo dajemy mu te pole kreatywności i to nie jest tak, że robimy tylko dla tego człowieka, dlatego że z tym są związane wyniki biznesowe. No, wydaje mi się, że coś tutaj te dane pokazywały, że gdy człowiek będzie w centrum, tak, przed kapitałem, nie jest zasobem produkcyjnym, tym zasobem ludzkim, tylko jest właśnie w centrum, to uruchamia w sobie takie pokłady, o których czasami sam nie wie, jego szef na pewno sobie nie wyobraża, i za tym idą wyniki biznesowe. Tak sobie to... Nic to nowego chyba nie jest. Mam do Ciebie pytanie, bo dlatego, że odpowiedziałeś na początku, że jak wprowadzałeś organizację, to było tych dystryktów 10 u Ciebie jakby w standardzie, natomiast były dwa, były te pierwsze, te tak, tak. Te liderzy. Czy potem wewnątrz organizacji, w jakim okresie czasu z tych dwóch dystryktów ta myśl tej organizacji partnerskiej, tej odpowiedzialności przelewała się na następne, czy się przelały, bo tego nie słyszałem, czy może ja to gdzieś mi uciekło. Bo dlatego, że drugą rzeczą, no, jako osoba, która partnersko zarządza, no miałeś jakby pod sobą dwa modele zarządzania, tak naprawdę jeden taki, drugi taki. I teraz pytanie, na jakiej zasadzie poziomo między dystryktami była ta komunikacja i ewentualna rywalizacja, i to jako ty, jako menadżer zarządziłeś tym wewnątrz swojej organizacji. Zarządzał tym sales manager, tak przy okazji. Ale tak, to masz w pełni tutaj trafnie. Dobrze usłyszałeś, że nie przeszło to na te dystrykty turkusowe, nie przeszło na pomarańczowe. Ja się bardzo bacznie przyglądałem tym dwóm stylom pod różnymi względami. I dostrzegłem, przepraszam, że z punktu widzenia biznesu nie było różnicy. Raz był ten na czele, raz był ten. Ale to, co powiedziałem, można biznes uzyskać, sprzedaż w sensie, naprawdę różnymi metodami. Znam ekspatów, którzy przyjeżdżali do kraju z zagranicy, byli tutaj 2-3 lata, wyciskali soki, uzyskali fantastyczne wyniki, które ich trampoliną przerzucały gdzieś tam do innego kraju. Można to zrobić. Więc biznesowo nie ma różnicy, natomiast ja dostrzegałem różnicę w czymś innym. Mamy takie spotkania regularne, 3 razy w roku, a najważniejsze jest takie spotkanie grudniowe
I tam każdy dystrykt miał przygotować program jakiś. Krótki, 15-20 minut. Przepraszam, przyznać mikrofon. I tu już dostrzegałem bardzo dużą różnicę. Mianowicie te osoby z turkusowych dystryktów, to był majstersztyk. Nawet miałem wam film puścić tutaj, jak ułożyli piosenkę o turkusie. Z muzyką, śpiewem, tańcem. No, niby to powiedzieć, to taki szczegół, taki folklor trochę. Ale to mówił też o sposobie funkcjonowania. Oni mieli na przykład jako wyjątkowe, te dwa dystrykty miały spotkania w ciągu roku dodatkowe, które pozostałe nie miały, na którym dzielili się doświadczeniem, planowali pewne wydarzenia, oddolne wydarzenia, mówiłem o tym, takie spotkania z pielęgniarkami i inne. Więc w jakości funkcjonowania, zgrania zespołu widziałem dużą różnicę, nie widziałem w wynikach sprzedażowych. Myślę, że po pewnym czasie, gdyby zmierzyć tak zwany poziom motywacji w tych pomarańczowych i turkusowych, to byłaby duża różnica. No ale nie miałem zamiaru wprowadzić dyrektywnie systemu w obydwu, bo to by było bardzo mało turkusowe. Dużo dyskutowaliśmy o tym. A tak odpowiedziałem? A z czego to wynikało, że właśnie te dwa były pomarańczowe z osób, które kierowały tak, tym? Tak, czyli, tak, tak. 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 Proszę bardzo. To ja mam pytanie, jak wyglądał początek? Czy to było tak, że wyprodukowano plakaty, oznajmiono wszystkim, że jest turkus, macie wybór? Bo też chyba nie słyszałem. Nie, tak. Ja tam wspominałem o tym, ale jeszcze tak doprecyzuję. Zaczęło się w 2016 roku na samym początku, kiedy na spotkaniu dla całego zespołu powiedziałem o koncepcji, o idei, co wy o tym sądzicie, jakie są wasze przemyślenia. Były bardzo różne, od zachwytu, poprzez obojętność i parę osób, to dziwne takie podejście. Potem, tak jak powiedziałem, powstał, to ja powiedziałem, dobrze, to jeżeli mamy spróbować działać w tym obszarze, niech powstanie zespół, czy jest jakiś chętny. Powstał zespół pod takim wolontarystycznym liderem. Dołączali się, wiecie, ciekawa osoba, ciekawa rzecz, bo ja byłem członkiem zespołu i brałem udział jako szeregowy tutaj uczestnik tej grupy, ale na przykład dyrektor generalna firmy Sanofi Genzymu dołączyła do naszego zespołu, żeby się przyglądać, bo to takie ciekawe. No i było tam gdzieś 8 osób i ten zespół, jak to powiedzieć, nawet nie, że kierował pracami, bo wiecie, zastanawiał się, co można tu zrobić w tym stylu turkusowym. Te rekrutacje i tam różne inne rzeczy, które się pojawiały. I ten zespół działał, zapraszał pana profesora, zapraszał Marka Wzorka, zapraszał Andrzeja, jak to w innych firmach jest. Miałeś taki wykład, pamiętasz, na spotkaniu dla całego zespołu wtedy na temat, jak te firmy funkcjonują, o co chodzi. Na samym początku to było, także to była taka też inspiracja. No i tak krok po kroku do etapu, który starałem się przedstawić dzisiaj. Nie jednorazowo i nie dyrektywnie. To by było chyba najgorsze. I plakatów chyba nie mieliśmy. Jeszcze mam takie jedno pytanie uzupełniające. Ale pytanie tylko odnośnie tego zespołu. Nie ma pytań poza kolegą. Nie, ale drobne pytanie, bo mówiłeś, że ten turkus i pomarańcze to były ci liderzy, że nie chcieli. Tak. A czy nie było jakby przejścia w zespołach, że ludzie z turkusu, też z pomarańczy chcieliby pracować tam w tym turkusowym? To było z punktu widzenia lokalizacji niemożliwe. To było tak, bo to jednak są inne tereny i trzeba by się przenieść z miasta do miasta, a chyba nie byliby takimi entuzjastami, żeby tam kilkaset kilometrów przenieść się z rodziną albo samym. Bo normalnie tak się powinno stać. Tak, tak. No, turkus w ogóle to jest to, robię to, co znaczy funkcjonuje albo interesuje się tym, czym jestem najlepszy, to mnie pasjonuje i wchodzę do tego zespołu. I to było w tych projektach, które pokazywałem, że tam przychodzili ci, którzy interesowali się HR-em, finansami, medycznymi aspektami, różnymi innymi. Maćku, ja chciałam też nawiązać do początków, ale już nie zespołu, ale twoich. To jest takie celowe moje pytanie, tak. Dlatego że spotykam się często z liderami, kiedy jak gdyby mówię o tym takim innym podejściu do pracowników i jakie to przynosi korzyści, to najczęściej spotykam się ze ścianą. I czy ty możesz powiedzieć, może mi to umknęło, ale jak to było u ciebie? Bo jednak na początku no sam mówi, że byłeś tym liderem takim pomarańczowym. Co tak naprawdę spowodowało... Co spowodowało ten przełom w tobie? Myślę, że to, co powiedziałem tu a propos roli człowieka czy roli pracownika
ustawionego obok samochodów, mebli, komputerów jako zasób ludzki. To zawsze mnie uwierało. Wiecie, jakoś tak, to co już powiedziałem, ten człowiek przed kapitałem czy kapitał przed człowiekiem. I tak sobie pomyślałem wtedy, że to nie jest tak, no, że coś trzeba w tym zmienić. I to był ten rok 2015, kiedy pojawiły się pierwsze te tematy turkusu. I to w sumie tam też jest ten człowiek, staje się ta pełnia człowieka, pełnia pracownika. Więc to były moje takie wcześniejsze rzeczy, które mnie uwierały w korporacji. Ja od razu wam powiem, bo tak trochę może brzmiało z tych różnych wypowiedzi, że jestem jakimś wrogiem korporacji. Nie! Uważam, że korporacje mają ogromną ilość zalet, naprawdę. I odszedłem wcale nie dlatego, że uciekałem przed czymś. Nie, korporacje mają stabilną pensję, karierę, przejrzystość, masę rzeczy. Ale mają rzeczy, które uwierają. I mnie najbardziej chyba uwierała ta rola człowieka. Jeżeli chodzi do decyzji biznesowych, przyznasz, mówię o jakiejś restrukturyzacji, prawda? To tam człowiek jest zasobem. Zgadzamy się? Jest zasobem. Albo zwalniamy ludzi, albo kupujemy tańsze samochody, albo to jakiś duży, może trochę przesadziłem, ale wiecie o co chodzi. No tutaj ta rola człowieka jest taka dla mnie bardzo uwierająca, bo i myślę sobie, żeby postawić go na takim trochę pierwszym miejscu i żeby wydobyć ten potencjał z niego i oczywiście podziękować takim, którzy się do tego systemu nie nadają, bo tutaj jeżeli ktoś oszukuje albo próbuje, to trzeba go natychmiast zwolnić. To w ogóle nie można czekać, bo turkus to po prostu on skazi ten system czy ten sposób funkcjonowania. Ale generalnie to był ten moment jakiegoś takiego wyjścia. Dlaczego? Drugi. Powiem trochę z drugiej strony, ponieważ jak zaczynałam swoją pracę 3 lata temu w korporacji, to była faktycznie weszłam tam jako nowy pracownik, jako młody pracownik, nie tylko wiekiem, ale stażem. I była to firma, która jest nadal, no bo nadal w niej pracuję, ale jakby patrząc z perspektywy czasu myślałam, ale fajna korporacja, naprawdę, bo jest to globalna firma, jedna z największych produkcji na świecie. A tak naprawdę czułam się jak w takiej małej rodzinie. 40 osób, wszyscy się znają, życie prywatne, tutaj naprawdę bardzo fajnie. Od pewnego czasu przyszła jakaś tam mądra firma u góry, która powiedziała, no dobra, no to zmiany. I tak jak tutaj były zmiany strukturalne, przyszły zwolnienia jakieś 1,5 roku temu. I od tego czasu też chciałam trochę nawiązać do konfliktów, bo tych konfliktów nie było. A teraz się zaczęły. No dlaczego? No bo też handlowcy są osobami, które wiadomo czerpią... Przepraszam, to jest czerpią najwięcej jakby... No wiadomo, ich pensje są zależne od tego, no jak pracują, tak? Ale na handlowców nie tylko pracuje handlowiec, tak? To jest cała rzesza ludzi, która zaczęła zauważać, że kurczę, no oni dostają, a my nie. No i tutaj wracając do konfliktów, ja myślę, że to jest w odwrotną stronę, że jednak funkcjonowanie w takiej atmosferze przyjaźni i turkusowej jakby zapobiega konfliktom z tej strony, tak? Tak. No ja jakby pracuję w firmie 3 lata, ale są osoby, które pracują w firmie 25 lat i z jakiegoś powodu tam pracują tyle. I naprawdę jak przychodziłam do firmy, korporacja nie wygląda jak korporacja. Dyrektor handlowy miał władzę, a w tym momencie jest tak, że nie wiem, słuchajcie, mamy fajny artykuł, kupmy manekina. Ile maneki kosztuje? 200 zł. Nie, musimy się zapytać kogoś tam, który nawet nas na oczy nie widział, tak? Więc mówię, w odwrotną stronę. Chciałam trochę powiedzieć od tej drugiej strony, że nie jakby nie z pomarańczu na turkus, ale z turkusu trochę na pomarańcz. Tak? Jasne, dzięki za komentarz. Myślę, że coś takiego jak te premie grupowe i lepsza współpraca, praca zespołowa, no one zawsze będą zmniejszać ryzyko konfliktów, jakichś napięć między zespołem. Ja jakoś tak bardzo mało sobie mogę przypomnieć takich istotnych, które bym... To jest osoba, która wprowadza rządzenia, która ściąga, no akurat jest firma, która handluje po prostu obecnie małymi rzeczami, tak? No, ale gdzieś te próbki ktoś musi dostarczyć. Tak. No tak. Specyfikacje techniczne. Każdy pracuje na poczucie potem, że wszystko jest
Garnia Handlowiec, który jedzie do klienta, oczywiście ma ten pierwszy kontakt, tak? No, ale jakby cała rzesza ludzi pracuje na jego sukces. Tak. Teraz rodziło się to poczucie, że no kurczę, a idziemy w tym wszystkim, tak? No i jesteśmy na całym końcu. Dzięki za komentarz, Joanno. W ostatnim zdaniu widzę pewien paradoks. Tak. Skoro produktem najlepszego przywódcy jest zespół, który nie zauważa roli tej przywódcy, to czy ten zespół jest dobrym zespołem? A następne pytanie właśnie o ten paradoks. Skoro ten przywódca spłodził taki zespół, no co z jego tym najlepszym przywództwem? Dobrze, zacznę od tego roli przywódca, czy on jest, czy nie. No właśnie chyba umiejętność dobrego przywódcy, tak sobie myślę, polega na tym, że on tak pomaga, dąży do rozwoju, jak powiedziałem, doskonałości swojego zespołu, że rzeczywiście jest mało dostrzegalny i że tak buduje poczucie własnej wartości i możliwości realizacji różnych celów, że oni myślą, kurczę, to nie, że Maciek mi zasugerował, żebym to zrobił, tylko jestem tak dobry, żeby osiągnąć tam różne cele biznesowe czy pozabiznesowe. I to jest ta, to nie, że przyszedł mój szef, powiedział mi tam, pokierował mnie, że właśnie to o to chodzi. Także tu nie ma, ja tu nie widzę paradoksu. Jest ktoś, kto uwalnia najlepszy potencjał, ale wcale nie rzuca się w te światła. O, tutaj nie ma kamera, tam światła kamer. To jest pierwszy komentarz, więc nie widzę paradoksu. Jeszcze proszę powtórzyć druga część pytania. Paradoksy właśnie są takie jak powiem, czy Bóg, który jest absolutem, czy potrafi stworzyć taki kamień, którego sam nie podniesie. I tu właśnie widzę paradoks. No, pewno różnimy się. Skoro oni powiedzieli, zrobimy to sami, to nie są dobrym produktem. Nie, zrobiliśmy to sami, buduje ich poczucie siły sprawczej, potencjału, możliwości, którą, uwaga, bo to jest ważne, pewno byłoby im trudno to zrealizować, gdyby szef ich nie mentorował, rozwijał, wspierał, pomagał, doceniał, mówił, że potraficie dać radę i nie pracował. Słuchajcie, ja nie mówiłem przez te, że ja wyjeżdżałem na deskę na surfing, bardzo lubię pływać i wpadałem tylko na 2 dni w tygodniu i róbcie i patrzę, jak to się dzieje, bo wyznaczyliśmy cele. Nie, ja bardzo intensywnie pracowałem, ale moim obiektem pracy nie była operacyjność, tylko rozwój pracownika. I to jest ta różnica w tym podejściu do zarządzania, prawda? Ja wiem, tylko ja do konstrukcji zdania. A, konstrukcji zdania? Ale to nie jest zdanie Maćka. Ale to jest, to proszę, to nie jest zdanie Maćka. Lao Tse to pisał. Dobrze, ale naprawdę ten cytat akurat, o ile tamto przeczytałem z książki Język Liderów, to wziąłem rzeczywiście z cytatu Lao Tse, ale przemyślę, czy tam można by coś jeszcze, ale nie chciałbym go zmieniać, bo to jest mistrz. Tak? Czy można jeszcze pytanie zadać? Ja bym chciał jeszcze to skomentować, potem przyszła mi do głowy też taka refleksja. Tylko co ja chciałem powiedzieć? To zapytaj, ja sobie przypomnę. Dobra, Maciej, mam takie pytanie. A co z organizacją, kiedy ludzie nie mają jakiegoś poczucia jakiegoś wielkiego sensu wykonywania tej pracy? Mówiąc mi wprost na przykład, że przychodzą odwalić swoje, tylko jeszcze używają innego słowa na o. I są młodzi generalnie, mają pasję, prywatnie się realizują, a do pracy przychodzą od do i mają taką czasoprzestrzeń, żeby im wskazać właśnie stąd dotąd. Jeszcze jak mają powiedzieć klientowi, jeszcze mało tego klientowi, który ma poczucie takiego nieotrzymania tej wartości, którą oni deklarują. Tak? Czyli to trochę jest takie naginanie rzeczywistości, trochę takie improwizowanie. Więc zastanawiam się, bo tam potencjał ludzki oddolny widzę, ale cała jak gdyby... Ta organizacja to jest taki szablon przyłożony i to.
jak w czymś takim, takim trochę ultrafolwarcznym, uruchomić tak oddolnie ten kapitał i tą energię? No myślę, że najgorszą rzeczą jest, byłem w firmie francuskiej, więc zawołałem się do francuskich smakołyków jedzenie żaby. Prawda? To znaczy mówię dla Polaków może, przynajmniej niektórych. Więc to jest bardzo zły model i taka moja... To troszkę wcześniej rozmawialiśmy o tym, że są dwie tutaj możliwości, albo pokazać im te walory, czy te plusy, te korzyści wynikające z takiego funkcjonowania i pewno będzie taka grupa ludzi, co do których ona się nie znajdzie i pewno trzeba by, nie mówię, ale zwolnić, ale porozumieć, słuchaj, w systemie, który ja chcę prowadzić, my chyba nie znajdziemy wspólnego tutaj punktu zaczepienia i wtedy... Wiecie, jak ja słyszę, naprawdę to jest choroba bardzo szeroka, że ktoś idzie, no musi, no bo wiadomo są kredyty, ja to rozumiem, ale że naście, 10 lat pracuje, tak jak nazywałeś na słowo o i tylko po to, żeby zarobić, to jest jakaś tragedia, to jest jakaś męka totalna, to ja nie wyobrażam sobie tak funkcjonować i nie wiem, czy tu rola takiego lidera, jeżeli widzi taką osobę, żeby po prostu... Ja miałem taką sytuację, naprawdę miałem taką sytuację, kiedy to nie było zwolnienie pracownika, to było dojście do porozumienia, że to kompletnie nie jest to, co ty powinieneś robić. Ta osoba zresztą miała fantastyczne talenty, tylko jeden problem, nie do tego, co robiła w firmie u mnie, prawda? Więc ja bym tutaj jakoś taką odpowiedzialność obustronną uruchomił, żeby dojść do pewnego konsensusu, bo to jest męka dla ciebie i dla osoby, która tu jakoś nie pasuje. Zanim oddam mikrofon, to przypomniałem sobie, co chciałem powiedzieć. A propos tego właśnie lidera. Ja myślę, że różnica między turkusem i nieturkusem polega na tym, że w tym nieturkusie jest jeden lider albo hierarchia liderów, natomiast w turkusie każdy może być liderem w innej sprawie, nie w tej samej sprawie. Nie ma jednego lidera, który się na wszystkim zna. I tak jak zresztą to jest zresztą też bardzo ważne, żeby to powiedzieć, ludziom z tak zwanego kierownictwa, kiedy mówimy o tym, że wprowadzamy inną strukturę, że to nie jest tak, że ponieważ oni są kierownikami, nie będzie kierowników, to nie ma dla nich miejsca. Tylko, że oni się muszą trochę przebranżowić. No tak jak ci tkacze, którzy najpierw tkali ręcznie, a potem wprowadzono krosna mechaniczne, to oni się musieli tego nauczyć, a jak się nie nauczyli, to odpadali. I to się właśnie... I u ciebie stało, i u mnie stało, ale chyba ta różnica właśnie jest. I ten lider jest potrzebny, i każdy lider jest potrzebny. Jest ten zespół, to się mówi zespół bez lidera. No zespół wieloma liderami, można to powiedzieć innymi słowami. Dobry wieczór, Włodek Tabaczyński. Ja mam dwa pytania. Na jedno z nich pewnie znam odpowiedź, ale myślę, że warto, żeby ona padła. A na drugie mniej. Wiadomo skądinąd, że nie jest dobrze myśleć, że ma się jeden styl zarządzania. Że ten styl zarządzania trzeba dostosowywać zarówno do okoliczności, jak również do dojrzałości pracownika, którym się szefuje. I jak to wygląda? Bo z tej opowieści wyglądało, jakbyśmy wszystkich chcieli traktować tak samo. Może od razu opowiem, żeby potem nie zapomnieć. Tak, właśnie. Dziękuję. Naturalnie to, co mówiłem, było pewnym uproszczeniem, bo wiemy, że styl zarządzania dostosowujemy do kompetencji, znaczy jakby doświadczenia kompetencji oraz stopnia zmotywowania. I okoliczności. Okoliczności, tak, okoliczności jak jest. Ja mogę tutaj dać taki przykład i naturalnie to stosowałem. Miałem osobę, która była kiedyś moją asystentką, a później została szefową poważnego działu takich zamówień z Francji. I na początku wymagała ode mnie takiej większej atencji zdecydowanie, że ja przychodziłem, raportowała do mnie, więc ja mówiłem co i jak i gdzie. No takie klasyczne przygotowanie do tej nowej roli, nie miała doświadczenia. Tylko z takim drobnym wyjątkiem, że nie w tym turkusie, to ja bym znacznie później dawał jej tą samodzielność. Natomiast tutaj ja po dość krótkim czasie, kiedy już wydawało mi się przekazałem na tyle, ile powinna wiedzieć, ja dość szybko wypuszczałem ją na głębokie wody. Pytanie, co się działo? No na początku się dość poważnie topiła, przytapiała się, no, tam pisała maile, przychodziła do mnie często. I ja z taką dość dużą premedytacją nie byłem takim ratownikiem, który... No, tak bardzo się troszczy, żeby tak ją pokazać i prowadzić za rękę, właśnie bo widziałem, że ma naprawdę potencjał ogromny i tak
tak dać jej tą możliwość, żeby ona z tej wody no, się tak sama bardziej wynurzała. I powiem, że to było niesamowite, bo to trwało parę pewno miesięcy, ten etap takiego, już słuchaj, już cię trochę nauczyłem, pływaj, proszę, pływaj, a przychodź do mnie, jak naprawdę jesteś 3 minuty pod wodą i nie możesz łapać powietrza. W krótkim czasie, po 6, może 5-7 miesiącach, ona uzyskała taki poziom wychylenia głowy z ponad wodę i potem, no jak na desce surfingowej, poszła na fali. Co więcej, po 1,5 roku, proszę sobie wyobrazić, dostała propozycję pracy na tym samym stanowisku tylko dla 17 krajów Europy. No dla mnie to był po prostu szok, ja tak pomyślałem, niesamowite. Czyli też taka świadomość tego, że różne są poziomy doświadczenia, sytuacji, motywacji, ale też tak nie trzymać za tą rączkę, tak więcej dać tej swobody i takiego, może nawet obserwowania, niech się tam lekko ktoś przytopi, ale takiego doświadczenia w praktyce, o, tak bym powiedział. Tak mniej więcej takiej odpowiedzi się spodziewałem i to trochę też jest odpowiedzią na to, co pan profesor przed chwilą powiedział, o innej roli tej kadry, no, tej kadry kierowniczej, że właśnie jako ilustracja tego, co to znaczy być tym mentorem, coachem. Że to nie starczy tylko jestem, ale być bardzo uważnym i tak, w zależności dzieje od właśnie tych okoliczności to adekwatnie wspomagać tę tak osobę. Prawda? Że to jest taki istotny element. Drugie moje, i to jest rzeczywiście pytanie. Nasze konwersatorium przez wiele lat zajmowało się Total Quality Management, prawda? Ja, z tytułu, tak. I ja się, znaczy ja tak postrzegam, że w tej chwili robimy to samo, tylko jakby w innym kostiumie. I oczywiście, że to nie ma znaczenia, jak nazywamy. Natomiast chociaż jestem, no, można powiedzieć, te ponad już 20 lat jest takim dowodem na to, że tkwimy razem. Jesteśmy od pierwszego konwersatorium z panem profesorem. Natomiast chcę powiedzieć, że są liczne doniesienia, zwłaszcza z tych lat 90., że nie wszystkie projekty TQM-owe się udawały. I ten odsetek nie był marginesem. Ja w związku z tym też nie wierzę, że wszystkie inicjatywy wejścia w Turkus się tak dobrze tym happy endem kończą. I chciałem zapytać, czy ta moja obawa jest zgodna z pana, i też jestem ciekawy, jak pan profesor by to ocenił, co oczywiście nie oznacza, że nie należy próbować, jestem przekonany, że należy. Kiedy czytałem na temat Turkusu, to słyszałem o firmach, które powróciły z tego systemu funkcjonowania do może bardziej innej kolorystyki. Ja też sobie zadaję pytanie, co będzie z Turkusem, quasi Turkusem u mnie w firmie. Nie wiem, jak się potoczą losy z tym systemem zarządzania. Natomiast chyba wróciłbym odpowiadając, co chciałbym, żeby przetrwało. Chciałbym, żeby przetrwało to podejście, tak, podejście właśnie człowieka do człowieka, wydobywanie możliwości, zaufanie. I ja myślę, że to ma dużo większą szansę przetrwać niż nawet jakieś takie rozwiązania, typu, które pokazywałem, bo one mogą być, może przyjdzie inny szef, ale przed spotkaniem rozmawiałem z wieloma z Państwa na ten temat, że te czasy wymagają no, odpowiedzi na pytanie, co to znaczy być człowiekiem, a tym samym być liderem. Być może w tych czasach szalonych rozwoju sztucznej inteligencji, świata VUCA, zadymy wojennej, może jakąś szansę, może odróżnienie nas od maszyn, to będzie właśnie to, co znaczy być człowiekiem. W takim bardzo szerokim pojęciu. I chciałbym, żeby to przetrwało. To już będzie bardzo dużo. Ja mam tutaj takie dwie refleksje. No, po pierwsze, chyba większość tych projektów TQM-owskich, które upadły, a niektóre z nich widziałem, upadły właśnie dlatego, zapomniano o człowieku, a pamiętano o 5 krokach, 7 metodach, 3 zasadach zrobiono z tego taką technokrację. I zresztą no, tutaj znana niektórym z Państwa Dorota Jakubowska właśnie została kiedyś poproszona do pewnej firmy, żeby ją ratowała, bo firma wprowadziła lean management, co oznaczało, że na
ścianach się pojawiły tej wielkości tabelki excelowe, ale takie, że trzeba było stanąć tuż obok, żeby przeczytać te cyferki. Zostały tysiące tych cyfr w przekroju pionowym i poziomym, wykresy. Ludzie się kompletnie w tym pogubili, a poza tym w ogóle nie chcieli tego robić. Zapomniano w ogóle o potrzebie angażowania. I TQM również nadużywano jako słowo, jako wytrych, prawda? Ale też muszę powiedzieć, że no to już z mojego osobistego doświadczenia brałem udział w takim projekcie razem z moimi dydaktycznymi partnerami, czyli grupą TROP, w pewnej firmie, której właściciel przyszedł do nas i chciał bardzo tam prowadzić taki turkus. No. I okazało się, że jedna osoba, która dla tego właściciela była osobą bardzo ważną, nie ze względów sentymentalnych, tylko ze względów takich, on uważał, że bez tej osoby, która jest tak dobra technologicznie, on sobie nie wyobraża, żeby firma funkcjonowała. A ta osoba była niezwykle toksyczna emocjonalnie. Miała zresztą trudne życie, powody, no ale była szalenie toksyczna i ludzie nam, to była 120 osób w tej firmie, powiedzieli, póki ta osoba będzie codziennie rano przychodzić i nas o tego, to tu nie warto rozmawiać o komunikacji, o porozumieniu, o zaufaniu, bo nie mamy zaufania do niej. I próbowali moi przyjaciele, psychologowie, bo przecież nie ja, najpierw robić z nią coachingi, a potem już wchodzili w terapię, bo to są wszystko byli klinicyści, więc wiedzieli dobrze, gdzie się kończy coaching, a zaczyna terapia. I się nie udało. I myśmy się wycofali. Więc takie sytuacje oczywiście też się będą zdarzać, a też inna sytuacja z tego samego źródła wiadomość, gdzie przez 2 czy 3 lata pracowali z pewnym bankiem i z jednym oddziałem sprzedawców w tym banku, a sprzedawców aplikacji mobilnych, bardzo takim agresywnym. I ten jeden, i prowadzili tam właśnie, nawet jeszcze wtedy nie było słowa turkus, ale no współpracę, komunikację. I no i właśnie chyba w ogóle zlikwidowali z tych premii indywidualnych i zespół miał bardzo dobre wyniki. I ten zespół się spotykał z innymi zespołami, jego kierownik z innymi kierownikami i cały czas słyszał, że wy to źle robicie. Oni mówili, ale my mamy najlepsze wyniki. I wtedy słyszeli to, ale jakie byście mieli wyniki, gdybyście przyzwoicie zarządzali. No i kiedyś było takie spotkanie tych zespołów i ci, nazwijmy to pomarańczowi sprzedawcy, pytają się, no tak, no dobrze, i ty tak nie masz żadnych targetów? On mówi, nie. No a jak tak ci sprzedaż zaczyna nie bardzo iść, to co? Twój szef się nie interesuje? Interesuje się. A, jednak. I co robi? O, dzwoni. A, proszę bardzo. I co mówi? Pyta się, jak ci pomóc. Mówi, widzę, że ci nie idzie. W czym ci można pomóc, prawda? Co można zrobić? Jaka jest przyczyna? Więc, ale to był... I potem zmienił się ten dyrektor tego oddziału i wszystko wróciło z powrotem na stare tory, a sprzedaż spadła. Ja się chcę jeszcze podzielić taką refleksją pozytywną. Ja prowadzę warsztaty w przywództwo w świecie WUKA, tak się nazywają, takie dwudniowe. Mieliśmy niedawno taką okazję przeprowadzenia tych warsztatów do 16 prezesów firm, polskich i zagranicznych. Z taką koleżanką biznesową to robię. I po tych warsztatach przyszedł do nas dyrektor generalny zarządzający 8 fabrykami, 2400 pracowników i on mówi do mnie tak. Ja wiedziałem, że tak można. Ja to czułem. Ja po prostu byłem przekonany, tylko nie miałem takiego, wiecie, namacalnego dowodu i... Potwierdzenia. Potwierdzenia. Także ten turkus, nazwijmy go, to takie właśnie, on to nazywał, że u niego działa jak w systemie Rambo. Także każdy szef gdzieś tam biega i operacyjnie załatwia tam jakieś sprawy. Tak powiem Państwu, że zostaliśmy zaproszeni do takiego bardzo dużego projektu, żeby pomóc zmienić troszeczkę ten styl właśnie kultury organizacyjnej. Także cieszę się z takich, no dla nas to są takie
piękne jakieś jaskółki może, że można i szefowie są i są prezesi tak otwarci na tą zmianę, bo to jest takie depozycjonowanie, takie no to zejście z tej roli Rambo, który wie wszystko, decyduje w każdej chwili. Także to bardzo dobra wiadomość. Proszę Państwa, ja myślę, że niedługo się będziemy zbliżać do końca, natomiast chcę powiedzieć, że osoby, które wychodzą przed czasem, mają obowiązek zjeść co najmniej dwa pączki, które tam są. Bo tak, ja tak myślę, że to topnieje nam tutaj ta publiczność, a pączki tam czekają. Mam nadzieję, że ci, co wyszli, to się domyśleli. Tak właśnie. Proszę bardzo. Chciałam poruszyć jeszcze jedną kwestię, ponieważ jeżeli dobrze zrozumiałam, to najpierw zostałeś prezesem, a potem zacząłeś wprowadzać te elementy turkusowe. Jednocześnie mówiłeś o tym, że w twojej firmie było 8 szczebli w hierarchii. Tak. I moje pytanie jest takie, jeżeli mówimy o jakichś dużych firmach, zwłaszcza międzynarodowych, gdzie jest bardzo dużo ludzi, to czy da się awansować ze szczebla tego najniższego na szczeble wyższe, jeżeli od początku by się miało tą filozofię turkusową, czy też może jest tak, że najpierw musimy sfałszować tak wybory, a potem wprowadzamy demokrację? To najbardziej ciekawych pytań, jakie miałem, o różnych okazjach mówiłem o turkusie. No, tak jak powiedziałem, ja byłem jako taki enfant terrible, więc jeżeli byś, ja zresztą miałem, to tak przy okazji, miałem ofertę pracy jako szef 8 krajów w Europie i odrzuciłem tą ofertę, bo bardzo mnie ciekawiło wprowadzenie turkusu w Polsce. Więc gdyby zadać takie proste pytanie, czy z tym stylem zarządzania byłoby łatwo awansować w strukturach pomarańczu? No chyba nie, bo to, co ja tutaj robiłem, to była jakaś taka oaza. No, miałem jako prezes wpływ naprawdę, co się w Polsce dzieje, odbrałem odpowiedzialność za wyniki, więc każdy patrzył na to i mówił, o fajnie, dziwny ten człowiek, jakieś tutaj wolty wyczynia, ale ma wyniki, dajmy mu spokój, niech nie zepsuje. Natomiast gdybyś mnie pytała, czy z takim stylem zarządzania mógłbym jechać do Lyon albo Paryża i tam działać, myślę, że na tym etapie nie. Są firmy francuskie, do nich podobno należy Decathlon, który tak mocno... Byłem tam w Decathlonie. No właśnie, który mocno wprowadza, słyszałem, że szef nawet nie ma swojego pokoju. Nie, to nie Decathlon. Nie Sodexo? Sodexo. Ale Decathlon też słyszałem. Też. Ja też miałem szkolenie dla Decathlon. Ja prosiłem o kontakt z takimi francuskimi firmami, które wprowadzają tą albo tą halokrację, albo właśnie turkus. Także są, ale wiesz, myślę, ja tak jakoś mocno wierzę, że z czasem no to może od góry te procesy się rozpoczną, skoro są takie duże koncerny, wcale nie małe Sodexo i Decathlon, są duże firmy, które będą wprowadzać. No i wtedy awans będzie bardziej naturalny. Póki co to chyba by było trudno z takim mindsetem awansować. W takim razie może trzeba kolejny nazwę spojrzeć. Hybrydowy. O, tak. Turkus hybrydowy, to mi się podoba. Turkus hybrydowy może być jakimś kompromisem semantycznym. Proszę Państwa, myślę, że czas dobiega końca, więc chciałem najpierw bardzo podziękować naszemu wykładowcy. Dziękuję za zaproszenie. Podziękować Państwu, żeście przyszli. Po raz pierwszy od 22 lat zdarzyło się, żeśmy przeoczyli w ogóle przerwę, bo skończyłeś przed przerwą i potem, no, gdybyśmy zrobili przerwę, nie byłoby dyskusji. No było bardzo dobrze, że była ta dyskusja.